Dzień dobry, teraz to jest ten moment. Słuchajcie. Dostałem SMS-a, że ktoś szuka Andrzeja. No, nie wiecie, o kogo chodzi? Jest tu dziś jakiś Andrzej? Słuchajcie, witam was bardzo serdecznie na ASP. Przypominam, strefa wolna od papierosów, alkoholu, szkła i innych rzeczy. Tam jest mikrofon do zadawania pytań. Prosiłbym, żebyście teraz zgotowali wielkie brawa naszym gościom. Zapraszam, prowadząca Katarzyna Janowska i nasz główny gość Jakub Żumczyk. Zapraszam. Ale to są brawa. O, jak miło być znowu tutaj z wami. Dzień dobry, witajcie. Cieszymy się bardzo, że jesteście. Jakub miał niepokój, że 10 rano to jeszcze jest taki czas wypoczynku na takim festiwalu, a nie rozmowy, ale rozumiem, że będziemy wypoczywać wspólnie. I to będzie ciekawy wypoczynek, bo z nami scenarzysta, autor książek kultowych, Ślepnąc od świateł, informacja zwrotna, brawo, brawo, tak, współautor scenariusza do serialu Ślepnąc od świateł. Ja muszę powiedzieć, że i za ten scenariusz, i za książkę, Informacja zwrotna, która jest mi szczególnie bliska, Jakub dostał naszą nagrodę Olśnienia, nagrody Onetu i Miasta Kraków, a nagrody w tym naszym plebiscycie przyznają czytelnicy, czyli też podejrzewam, że być może ktoś z was. I pierwsze pytanie, które mnie nurtuje od jakiegoś czasu, jak duży masz zapas familijnych? Zanim odpowiem na to pytanie, to w ogóle cześć. Bardzo mi miło, że tu jesteście. Ja bym nie przyszedł na spotkanie ze sobą o 10 rano, zwłaszcza na festiwalu muzycznym. Ale super, dzięki wielkie. Chyba otwieramy w ogóle tę imprezę, więc to jest pierwsze w ogóle spotkanie. Więc to taki bardzo duży zaszczyt, także super i fajnie być tu z wami. Słuchaj, no dużo. To była moja odpowiedź na to pytanie. No dużo, tak? Jakby tyle, żeby mi wystarczyło. To jest jedna, to jest taka sytuacja, która jest trochę o jednak sile internetu, bo która dzisiaj mówienie o sile internetu jest jakimś truizmem, ale mimo wszystko to jest, kurczę, to jest mocna rzecz, a też chyba jakaś taka całkiem zabawna współpraca. To też chodzi trochę o to, że ja w ogóle gdybym, ja uważam, że jakby nie ma nic złego absolutnie w tym, że się jakiejś rzeczy reklamuje, jeśli robi to się w fajny sposób. Jest to, nie ma też nic złego w tym, że robią to pisarze. Pamiętam, że taką osobą, która przełamała to i wzbudziła jakieś kontrowersje, był Szczepan Twardo, który miał tam kontrakt reklamowy z Mercedesem. I wtedy była cała taka dyskusja, czy pisarz powinien, czy pisarz może, czy pisarzowi przystoi. Dla mnie zawsze takie, tak jak teraz jest dyskusja, czy pisarka, noblistka w ogóle może użyć słowa idiota. Mnie zawsze takie dyskusje typu, że zawsze takie dyskusje typu, czy pisarz, pisarka coś może, czy coś jakby przystoi, czy coś powinien, czy coś powinna. Zawsze mnie to w ogóle bawi i śmieszy, bo to łączy się w ogóle z jakimś strasznie takim archaicznym postrzeganiem pisarza, pisarki, w ogóle literatury, jakimś takim, nie wiem, XIX-wiecznym sposobem patrzenia na to w ogóle, kim my jesteśmy i co my robimy. A przechodząc dalej do takiego stricte reklamowania, no z racji tego tak, no ja nie mogę reklamować Mercedesa, bo nie mam prawa jazdy. Wciąż jeszcze przynajmniej, chociaż się staram.
Nie mogę reklamować jakichś napojów procentowych, ponieważ całej Polsce obwieściłem, że już ich nie spożywam. No więc zostają mi wafelki, no kurczę. Jakub Żulczyk, twarz wafelków familijnych. Jakub, właśnie, czy pisarce przystoi użyć słowa idiota, a pisarzowi debil? Bo... No bo ty miałeś problem z tym, że użyłeś takiego słowa w określeniu do głowy państwa. No, ja miałem... Bo to też jest w ogóle tak, to też o tej sprawie to już było powiedziane chyba wszystko i wszędzie, ale to też jest jakaś taka kwestia, po pierwsze to jest pytanie, czy w ogóle coś takiego jak dobre maniery powinno być jakby regulowane od strony prawnej. I w Polsce mamy dwa takie bardzo archaiczne przepisy. Które to regulują. Jeden jest właśnie ten przepis o obrażaniu głowy państwa, z którego tytułu ja miałem sprawę tam z urzędu i sprawę karną, żeby było jeszcze śmieszniej, no bo groziło mi, popełniłem rzekomo przestępstwo i groziło mi tam, oczywiście tylko na papierze, ale jednak poszła taka informacja do mediów, że nawet groziła mi jakaś tam odsiadka i tak dalej, jakkolwiek śmiesznie by to nie brzmiało. Natomiast jest to przepis taki, no dosyć archaiczny, tak, który też wynika z jakiegoś, jest pozostałością, nie wiem, po jakimś takim, chyba po czasach monarchii, bo cała ta sprawa była dosyć komiczna, no to było jak ze Szwejka, że muchy obstrały portret Jaśnie Pana, nie? To było mniej więcej na tym poziomie logiki. Drugim takim przepisem w polskim prawie jest przepis o obrazie uczuć religijnych, który też jest dosyć taki... absurdalny, niejasny i tak naprawdę nie wiadomo, czego miałby dotyczyć, bo w ogóle jest bardzo niebezpieczne, kiedy uczucia szeroko pojęte stają się jakby literą prawa, a zwłaszcza uczucia religijne, które są w ogóle czymś jakimś takim, no takim nieokreślonym miazmatem i tak dalej, a tym bardziej, że w praktyce tak naprawdę ten przepis nie dotyczy wszelkich uczuć jakby religijnych, tylko uczuć religijnych wyznawców konkretnej religii, tak? Bo nie wyobrażam sobie, że by nagle przyszedł, nie wiem, buddysta i powiedział, że są teraz obrażone z jakiegoś jego powodu uczucie religijne i że ten przepis by go chronił, tak? To jest to absurd. No i to jest pytanie, czy to powinno się dziać? Czy jakby prawo powinno chronić coś tak abstrakcyjnego, niejasnego, labilnego, jak po prostu czyjeś uczucia i emocje. I wtedy, kiedy była cała ta awantura jakby z moją tak sprawą, z moim procesem, z debilem i tak dalej, to jakby głosy, które mnie najbardziej cieszyły, a które gdzieś tam widziałem w internecie, to były głosy typu pisane przez ludzi, którzy ewidentnie byli jakimiś no tam sympatykami Dudy czy partii rządzącej i tak dalej, i tak dalej. Ale to były głosy pisane w takim tonie, no wygłupił się, zachował się jak cham, nie powinien tego robić, ale to, że go ciągają po sądach, to też jest głupota. I to na przykład mnie cieszyło, bo to świadczyło jakby o jakimś takim, powiedzmy, zdrowym rozsądku, nie? Że w tym wszystkim jest jakiś zdroworozsądkowy głos, bo to była sprawa strasznie polaryzująca też, umówmy się, było bardzo łatwo, jeśli się nie cierpi PiSu i no ja też nie cierpię PiSu, inaczej bym tak nie powiedział, ale jeśli łatwo było popatrzeć na to w taki sposób polaryzujący, tak, czyli na przykład okej, no nie cierpię PiSu, jestem przeciwko nim, dobra, on nazwał go debilem, jest moim bohaterem, tak, a można było też popatrzeć odwrotnie, dobra, nazwał go debilem, niech go publicznie tam, nie wiem, wybatorzą na Narodowym. Ku uciesze tłumu. Natomiast też cieszyły mnie jakieś takie pozycje środkowe. Nie wiem, jak to się skończy. Pod koniec września mam mieć apelację. Nie wiem, może być tak, że ta sprawa będzie trwać jeszcze po prostu długo i będzie się tak turlać, obijać pomiędzy instancjami, a może być tak, że już we wrześniu się ostatecznie zakończy. Ja też mam taką...
ogromną nadzieję, bo i ja mówiłem też o tym podczas, kiedy występowałem w Hyde Parku, że wybuch wojny na Ukrainie, napaść Rosji na Ukrainę bardzo dużo zmieniła, jakby w sensie chociażby może nie naszej polityki, chociaż też to, co się stało po tej napaści, tak my się zachowaliśmy zbiorowo jako społeczeństwo, no było dla mnie czymś wspaniałym, takim naprawdę takim powodem do dumy. Ale też zmieniły się jakby kwestie priorytetów, że nagle okazało się, że to, że jest jakiś Żulczyk i że on nazwał tam coś, powiedział o prezydencie, że to jest przecież kompletnie nieważna sprawa tak naprawdę, nie? To nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. To jest gdzieś tam tak naprawdę nieistotne. Okej, coś to znaczy w sensie, że mamy w Polsce głupie prawo, coś to znaczy na przykład o tym, jakie są priorytety na przykład dla polskiej prokuratury, ale jakby są rzeczy ważniejsze niż to. I zdecydowanie. I mam nadzieję też, że, no, że sąd apelacyjny też tak pomyśli. Że już nie ma sensu bić tej piany, tak? Po prostu. I kończąc z biciem akurat tej piany, dzisiaj byś nazwał tak prezydenta? Czy on też przeszedł ewolucję? Ale słuchaj, no... Jeszcze raz, znowu należy to podkreślić, że to, co ja wtedy zrobiłem, było odpowiedzią na jakby konkretne zachowanie i na konkretną rzecz. To nie było tak, że ja poszedłem do łazienki, jak w filmie Rejs, ktoś napisał na ścianie głupi kaowiec. Tylko to była reakcja na to, co zrobił wtedy Duda, czyli na to, że nie pogratulował... Prezydentowi. Bidenowi, prezydentowi elektowi, tak? Natomiast szedł w zaparte, ponieważ bardzo chciał robić... interesy z, dalej z Donaldem Trumpem, bo oni w ogóle mieli wtedy takie, tak im się wtedy wydawało, że kiedy Trump, według nich prezydent im sprzyjający, będzie dalej rządził w Stanach, to jakby oni wtedy osiągną jakieś takie niebywałe partnerstwo, powstanie jakiś Ford Trump i tak dalej. Tylko i niech to będzie puentą do całej tej sytuacji, w takim razie odpowiedzią na twoje pytanie. Dwa miesiące temu był gdzieś chyba na Politico wywiad, bodajże, nie chcę powiedzieć teraz czegoś głupiego, ale bodajże był to wywiad z Mattisem, Jamesem Mattisem, czyli sekretarzem obrony za Trumpa. I on, czy nie, z Boltonem, z innym tam tym urzędnikiem, który był taki najbardziej ostry tamtej administracji. On chciał w ogóle wtedy z Koreę Północną chciał atakować i tak dalej, i tak dalej. I on powiedział w wywiadzie dla Politico, że de facto, że Trump podczas drugiej kadencji chciał wyprowadzić Stany Zjednoczone z NATO. Taki miał po prostu plan, który, no wiadomo, jakie byłyby tego konsekwencje, kto by się najbardziej ucieszył, no byłaby to katastrofa dla całej Europy i tak dalej, i tak dalej. No to niech to będzie odpowiedź na to twoje pytanie, no. Czarne słońce, masz czapkę z... Czarnym słońcem, to tytuł twojej powieści sprzed 2-3 lat. Powieści, która dla mnie okazała się niezwykle profetyczna. To jest opowieść, pewnie czytaliście, a jak nie, to w dwóch zdaniach opowieść o chłopaku, który jest takim bojówkarzem zaprzedanym ojcu premierowi, który rządzi w autokratycznym, totalnie konserwatywnym, to jest chyba nawet za delikatne określenie, kraju nad Wisłą. I ten chłopak zajmuje się eliminacją ludzi, którzy nie pasują, grup społecznych ludzi. Czyli jest neofaszystą. Neofaszystą, tak, którzy nie pasują do panującego systemu. Ja mam wrażenie, że ktoś bardzo dosłownie potraktował tę lekturę, choć akurat politycy książek chyba nie czytają, i rzeczywiście żyjemy w kraju, w którym politycy eliminują słownie, propagandowo kolejne grupy społeczne, które nie pasują do ich narracji. Masz takie poczucie? Znaczy ja mam poczucie, że przede wszystkim to są jakieś takie, o, to co się dzieje od lat, to są jakby przede wszystkim próby takiego nienawistnego antagonizowania elektoratu w jakimś konkretnym wybranym grupom, mniej lub bardziej abstrakcyjnym. No to do dziś przypomnijmy to inne piękne hasło prezydenta Dudy, LGBT to nie ludzie. I
Tylko, że to jest też tak, że ja mam takie wrażenie, że to... Tam jest trochę ideologów, ale tam też jest przede wszystkim bardzo dużo cyników. Takich podłych, wstrętnych cyników, którzy po prostu liczą na to, że to będzie trwało jak najdłużej, ta cała hossa i będzie można jak najdłużej okradać spółki Skarbu Państwa i wyprowadzać z nich pieniądze i zakładać spółki, w których sobie zatrudnimy szwagra, żonę, wujka Mietka i tak dalej, że będzie można robić, nie wiem, no, fuzję dwóch wielkich koncernów energetycznych na przykład i z tego powodu na przykład sprzedawać część aktywów za ogromne pieniądze tych spółek i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim to jest to, ale żeby się utrzymać przy tej władzy, trzeba po prostu odpowiednio rozgrywać kampanię wyborczą, tworzyć fikcyjne zagrożenia, przeciwko tym fikcyjnym zagrożeniom motywować po prostu wyborców i grać na ich emocjach i tak dalej. Oczywiście, że tam trochę tych takich fanatyków jest, ale oni... Nie wiem, na ile oni nadają ton, tak? Wydaje mi się, że przede wszystkim tam głównie ton nadaje jakiś potworny cynizm i chęć zysku i taka po prostu kompletnie już pozbawiona jakichkolwiek skrupułów pazerność i łapczywość oraz resentyment też, taka potężna siła resentymentu, czyli chęć zniszczenia po prostu pewnych, nazwijmy to elit i tego na przykład, tego co mamy w Polsce za elity i tego co mamy w Polsce za inteligencję i tego co te elity reprezentują i ten resentyment na przykład w działaniach dotyczących polskiej kultury głównie się odbywa, tak? No ale nie tylko, no, taka taktyka spalonej ziemi. Czyli to się zaczęło od jakiejś takiej mrzonki o wybudowaniu nowego państwa, o zakwestionowaniu jakiegoś porządku okrągłostołowego, o zbudowaniu rzeczywiście takiego państwa sprawiedliwego, które będzie chroniło obywatela, które będzie chroniło go, chroniło jakby interesy tego małego człowieka. Słucham? No nie do końca. To była taka mrzonka, ale bardzo szybko to się jakby zamieniło w to, czym jest teraz. I ta mrzonka też może była tylko jakąś taką fantazją przez chwilę. Także ja tak na to patrzę. Natomiast jeśli chodzi, no ale ta ideologia też jest, nie? Tylko że źródłem tej ideologii uważam i tego, tej takiej opresji w Polsce jest przede wszystkim Kościół, nie? Katolicki. I to on narzuca tę narrację. On dąży cały czas też po to, żeby zabezpieczyć swoje interesy, ale dąży do jak najsilniejszego mariażu po prostu Kościoła z państwem. Dąży do tego, aby prawo kościelne było jednocześnie prawem państwowym, a biorąc pod uwagę, że wciąż jaką ma siłę po prostu Kościół w polskim społeczeństwie, to co robią ci politycy? Wszyscy tak naprawdę od 89 roku, tylko ci po prostu poszli na całość. To jest tak naprawdę to takie całowanie pierścienia, nie? Po to, aby całowanie biskupiego pierścienia, bo jednak potem ten ksiądz wyjdzie w kościele i powie, na kogo głosować, tak? I dlatego z tym kościołem trzeba mniej lub bardziej dealować. No a ci w tym dealowaniu poszli już jakby na całego. Ale tym jakby, jeśli chodzi o taką warstwę ideologiczną, kulturową i tak dalej, no to głównym opresantem jest Kościół, no to oczywiście, że tak, to jakby to co robi tam Kaczyński, spółka, czy tak naprawdę wszyscy politycy przed nim, bo nie było takiego, który by się wyłamał, nawet SLD to robiło, to jest po prostu takie, no, klękanie i całowanie pierścienia, no. No polecam, są nagrania, to można zobaczyć w telewizji, wizyty u Rydzyka, nie? Jakby kiedy wszyscy na nim, tak jak to jest wszystko, to wygląda jak taki początek Ojca Chrzestnego, nie? Ale to był dla ciebie pierwowzór ojca premiera? Inspiracja? To było takie nawiązanie, to był taki żart. Ja uważam, że, no, że Rydzyk gdzieś tam w pewien taki pokrętny sposób jest taką fascynującą postacią i on zasługuje na pewno
na to, żeby już są o nim książki, ale zasługuje też na pewno na jakąś fikcję, na jakiś serial, na jakiś film, na jakąś opowieść, która opowie w ogóle jego drogę życiową, jego całą taką karierę, historię, no bo to jest niesamowite. No człowiek znikąd, z jakichś Niemiec, jakiś zakonnik tutaj poznaje jakąś charyzmatyczkę, która po prostu ma widzenia, ta charyzmatyczka daje mu na budowę masztu, potem to Radio Maryja zaczyna nadawać najpierw z Kaukazu, w ogóle to są strasznie ciekawe historie, w które ja nie zagłębiam się, bo mam za małą wiedzę, są na pewno ludzie, którzy mają dużo większą, ale jest to fascynująca historia. Natomiast Czarne Słońce, jeśli już gadamy o tej książce, no to ona jest taką trochę satyrą. I kiedy ją pisałem, to miała być książką taką bardzo celowo przegiętą, bardzo taką celowo taką bezpardonową. Zresztą wielu ludzi też na tę książkę się tak, nie wiem czy oburzyło, ale tak potraktowało ją z takim w ogóle lekkim tak odrzuceniem, takim, no, że takiej, że wypada pisać taką książkę, no bo ona też rzeczywiście jest taka, nie wiem, no, był kiedyś taki komiks, ktoś bardzo słusznie, bardzo fajnie zauważył, był kiedyś taki komiks Lobo. Jak ktoś zna Lobo, to mniej więcej wie, o co chodzi. Więc to jest taki literacki ekwiwalent po prostu komiksu z Lobo. Więc ona jest taka totalnie wulgarna, momentami przaśna, krwawa, brutalna i tak dalej, i tak dalej. Ale z biegiem czasu, bo też kiedy zaczęły kolejne wydarzenia się dziać, ostatnich lat, zwłaszcza kryzys uchodźczy. Nie chcę teraz, broń Boże, z siebie robić żadnego Nostradamusa, po prostu tak wychodzi. Może nie powinienem przestać pisać, albo powinienem pisać same takie fajne, miłe książki, w których świeci słońce i, prawda, miłe zwierzątka, prawda, się ze sobą przyjaźnią, tak? No bo... To jeszcze takiej nie napisałeś chyba. Może na starość. Ale z satyry zrobiłaś to książka taka rzeczywiście, no, bardzo bliska rzeczywistości, niebezpiecznie bliska rzeczywistości. A może ona od początku miała taka być, bo może tak naprawdę w literaturze też ktoś to kiedyś powiedział, chyba Bret Easton Ellis, autor American Psycho, że jeśli chcesz zwrócić na coś uwagę w literaturze, na coś, co jest obok ciebie, na coś, co widzisz w świecie, który cię otacza, to musisz trochę to wyolbrzymić, musisz trochę tak to rozciągnąć, jak taką gumę do rzucia, jak masz w buzi, to tak po prostu zrobić z niej taką linię, wtedy, żeby to było bardziej widoczne i przez to, że to będzie bardziej widoczne, narysowane ostrzejszą taką kreską, to wtedy stanie się to bardziej czytelne, nie? Czy ta książka rzeczywiście wyprzedziła ten moment, w którym jesteśmy, począwszy od bohatera, fanatyka zmanipulowanego przez polityków, po to, co dzieje się na granicy, to rzeczywiście wszystko w tej książce jest. Ja ją na nowo przeczytałam i zupełnie inaczej się ją czyta. Ale przejdźmy do informacji zwrotnej. To jest twoja ostatnia książka, najnowsza, według mnie, przynajmniej dla mnie, najbliższa, bo opowiada o alkoholizmie, o alkoholiku, który był wziętym muzykiem, ale teraz tylko odcina kupony, a właściwie tantiemy i pieniądze i żyje z inwestycji w nieruchomości. I tu się kłania reprywatyzacja drapieżna i krwawa. I tak jak gdzieś powiedziałeś, to jest książka o alkoholizmie i zarazem o Polsce. I wszystkie stany, które przynależą do tego, co przeżywa alkoholik, opisałeś to niezwykle realistycznie, też nie ukrywasz, że dużo zawarłeś tam tego, co sam przeżyłeś. No, wszystko to pasuje do tego, w jakiej żyjemy rzeczywistości, czyli bycie na głodzie, kac, mylne wyobrażenie o sobie, takie kłamstwo, iluzja, w której się poruszamy. Opowiedz trochę o tym, jak ta metafora picia, a właściwie realizm picia i to, co z tego wynika dla nas, dla kolejnych pokoleń, przekłada się na rzeczywistość, na Polskę. Znaczy, to historia tej książki jest taka, informacji zwrotnej. Wzięło się to stąd. Jakieś 8 czy 9 lat temu, miałem wtedy lat 30-31, jakby zacząłem mieć już
bardzo poważne problemy z używkami, nie? Z piciem, z ćpaniem. I zaczęło to kompletnie jakby gdzieś tam, jak to się mówi, stałem się bezbronny i bezwolny, jak potem się mówi na przykład na A, stałem się bezbronny i bezwolny względem nałogu. Zacząłem strasznie dużo chlałem i doszło to do momentu, w którym na przykład już uniemożliwiało mi to pracę na przykład. Uniemożliwiało mi to jakieś takie normalne funkcjonowanie, a przede wszystkim zacząłem potwornie źle się czuć. I to nawet nie miałem na myśli czegoś takiego, że tam, nie wiem, bolała mnie głowa, czy tam brzuch i tak dalej, tylko zacząłem się potwornie źle czuć na takim poziomie, na jakimś takim emocjonalnym, jakimś takim duchowym, nie? No byłem, nie wiem, z perspektywy czasu, czy ja nie byłem bliski po prostu odebrania sobie życia na przykład wtedy, nie? Bo był to naprawdę jakiś taki... To już nie chodziło o takie rzeczy, typu jak to się kojarzy, bycie na dnie, no bo nie wiem, miałem jeszcze swoje mieszkanie, żyłem w nim i tak dalej, jakoś tam się jeszcze utrzymywałem, ale chodzi o taki po prostu no, stan ducha. No i wtedy jakby szukałem dla siebie ratunku i poszedłem na terapię uzależnień, kiedy jeszcze idąc tam, mnie tam po prostu zaprowadzono, mnie tam popchnięto. To jestem tym rzadkim przypadkiem, któremu bliscy zaczęli mówić, że musisz się leczyć, a ja się posłuchałem. Ale ja się posłuchałem nawet nie dlatego, że mi się jeszcze wtedy wydawało na początku, że jestem uzależniony, tylko po prostu ja chciałem zrobić cokolwiek, żeby poczuć się lepiej. I wylądowałem na terapii uzależnień. I w trakcie tego zrozumiałem rzeczywiście, że jestem osobą uzależnioną. I siedząc na tej terapii, łącznie na niej byłem 5 lat, to siedząc w tej terapii gdzieś tam na wysokości drugiego, trzeciego roku, bardzo zmieniającego życie, chociażby na takim poziomie, że kiedy przychodzi się na terapię, to terapeuta ci mówi, no wyście się zatrzymali, na przykład jeśli chodzi o wasz rozwój taki emocjonalny, to wyście się zatrzymali w momencie, kiedy zaczęliście pić, nie? Jakby i tyle macie lat w środku. Więc kiedy, pyta, kiedy Kuba, ty zacząłeś pić alkohol? Ile miałeś lat, jak zrozumiałeś, że alkohol jest czymś, co może być dla ciebie czymś w rodzaju ulgi, nie? No to, nie wiem, 13? Okej, więc w środku tak naprawdę masz 13 lat. Proszę bardzo. I to jest taka zmiana dosyć duża, że siedzisz, masz lat 30, 40, 50 i nagle się okazuje, że w środku, jeśli chodzi o pewne jakieś twoje mechanizmy, masz 13, 14. Ale też siedząc na tej terapii, nagle doszedłem do wniosku, nagle, że kurczę, ja wtedy pisałem Ślepnąc od świateł, potem wydałem Ślepnąc od świateł i jakby to wszystko działo się jakby w trakcie tego procesu terapeutycznego. I wtedy jakby zrozumiałem, że poza wszystkim, no to kurde, ja nie mogę zmarnować tak dobrego materiału, jak to, że tu jestem. I tu, że to przeżywam i że jestem w tym procesie, że jest to niebywale dobry materiał pisarski. Co więcej... Ci moi koledzy i koleżanki też jakby w pewnym momencie to już nawet zrobiło się takim tematem żartów, nie? Kiedy tam napiszesz o nas książkę i tak dalej, i tak dalej. Pisarz, kiedy napiszesz o nas książkę, będzie fajnie i tak dalej. No ja w końcu... I potem, na przykład jak wyszła informacja zwrotna, to ja już parę lat tam nie chodziłem, ale oni dalej tam tworzą tę grupę. Ja ich wszystkich zaprosiłem i powiedziałem im na premierze, no proszę bardzo, napisałem o was książkę, tak jak mi truliście dupę przez te parę lat. Miłej lektury. I jaką dostałeś informację zwrotną? Bardzo im się to wszystkim podobało. Zwłaszcza mojej terapeutce Marysi, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Pamiętam, jak dostałem od niej wiadomość na Messengerze. W końcu ktoś napisał taką naprawdę fajną książką życiową o tym uzależnieniu, a nie jakiś ten bełkot typu Pilcha, typu Jerzy Pilch. To Marysi słowa, nie moje. No i tak, ale i stąd się wzięła książka, ale też stąd się wziął podcast, tak? Co ćpać po odwyku. Książka od podcastu różni się tym, że książka jest fikcją, której wymyślam jakiegoś bohatera i staram się go tam jak najwiarygodniej opowiedzieć też ze względu na jakieś swoje, biorąc pod uwagę swoje doświadczenia, a w podcaście Co ćpać po odwyku, który nagraliśmy z Julkiem Strachotą, mówię o swoich doświadczeniach, nie? O swoich własnych. Tylko tak naprawdę, to jeszcze pozwolę sobie powiedzieć parę zdań, że wiesz co, w tym wszystkim
teraz, jak na to patrzę z perspektywy czasu, w tym, co próbowałem zrobić tą książką, w tym, co próbowaliśmy zrobić tym podcastem, co wydaje mi się, że się udało. No kurczę, no podcast był tam przez chwilę w pierwszej tam dziesiątce najpopularniejszych podcastów w Polsce. Na podstawie książki teraz powstaje serial dla Netflixa, czyli jest okej, tak? Ale tak naprawdę pod spodem tego wszystkiego najważniejsze jest pytanie, moim zdaniem, dlaczego w ogóle ludzie się uzależniają? Dlaczego to się dzieje, nie? Dlaczego ludzie jakby uzależniają się od alkoholu, od dragów, od hazardu, od seksu, od mnóstwa innych czynności, które noszą ze sobą taki... wywołują zachowania uzależnieniowe. I odpowiedź na to pytanie jest bardzo ciekawa, bo i ja też potrzebowałem parę lat, żeby ją zrozumieć, potrzebowałem trochę poczytać, potrzebowałem popatrzeć w stronę samego siebie i tak dalej. Bo są na ten temat różne teorie, tak? Niektórzy twierdzą, że ludzie się uzależniają na takiej samej zasadzie, bo nie uważają, bo są jacyś lekkomyślni, bo są jacyś głupi, nie? Na zasadzie głupiś, boś biedny, biednyś, boś głupi, nie? Napytałeś se krzywdy, zbyt dobrze się bawiłeś, nie uważałeś, to się uzależniłeś. Popadłeś w złe towarzystwo, no to się uzależniłeś, nie? Czyli jakby to jakaś była po prostu odpowiedzialność, ciąży na tobie jakaś taka odpowiedzialność, żeby mieć zdrowe, dobre życie, to jest twój problem. Jeśli to rozwalisz, to jakby, jeśli to spieprzyłeś, no to cóż, na własną takie podejście, z braku lepszego określenia, nazwijmy je lipkowym, nie? W cudzysłowie. Jest też podejście, teoria tak zwana genetyczna, że uzależnienie jest czymś, co jest przenoszone przez jakieś geny. Że na przykład jeśli urodziłaś się w rodzinie, w której pito, w której brano alkohol, no to jakby ten, no to te dostałeś jakby ten gen i po prostu jesteś zdeterminowana tak naprawdę przez swoje DNA i też nie masz na to wpływu. Co też jest takim podejściem, po pierwsze nie ma na to żadnych naukowych dowodów, bo nie odkryto de facto żadnego genu, który byłby odpowiedzialny za alkoholizm, albo za narkomanię, albo za hazard i tak dalej. Tylko to też jest o takim znowu, to jest w drugą stronę, to jest drugi biegun, nie? Czyli tak naprawdę nie ponosisz żadnej odpowiedzialności, jesteś na to skazany w jakiejś ślepej loterii genowej. A prawda tak naprawdę jest gdzieś tam zupełnie inna. I zrobiono kiedyś taki eksperyment. Zrobiono go bodajże w latach 80. I ten eksperyment opisuje Johan Hari w swojej książce Ścigając krzyk, którą bardzo mocno wszystkim polecam. I w latach bodajże, nie chcę skłamać, to były chyba lata 80. albo 90. Grupa naukowców w Kanadzie zaczęła się zastanawiać nad czymś takim, kiedy w ogóle był szczyt wojny z narkotykami, była epidemia kraku i tak dalej, był szczyt zachorowań na AIDS i uzależnienie od twardych narkotyków było takim ogromnym problemem społecznym. I ludzie zaczęli się zastanawiać, naukowcy, zaraz, bo są różne parametry różnych używek, na ile one są uzależniające i można to łatwo dosyć obliczyć, zrobić próbę i powiedzieć tak, ile osób z tych, które raz spróbowały danej używki, potem są od niej uzależnione, są takimi chronicznymi po prostu nałogowcami, nie? No i najwyższy parametr tam ma chyba nikotyna, to jest tam 50%, że 50% z tych ludzi, którzy chociaż raz zapalili papierosa, będą potem palić. Potem są opiaty właśnie, czyli heroina, jakby morfina i tak dalej, potem jest alkohol, potem jest kokaina i tak dalej. Ale właśnie nad tymi opiatami zaczęli się ci lekarze zastanawiać. No i zaraz, jak to jest? Jakby, okej, okay, są ludzie, heroina strasznie szybko, w bardzo silny sposób uzależnia, ma też bardzo okropne syndromy odstawienne, opiaty mają, więc ludzie też na przykład tkwią w uzależnieniu, bo się boją tych objawów potem chorobowych po odstawieniu, które się wiążą ze strasznym cierpieniem. I uzależnienie jest bardzo gwałtowne, bardzo szybko następuje i tak dalej. Tylko dlaczego, kiedy masz na przykład ludzi na oddziałach paliatywnych, nie, którzy na przykład chorują na raka i którzy dostają na przykład leki typu fentanyl, które są 1000 razy mocniejsze od heroiny,
to dlaczego ci ludzie, kiedy na przykład wychodzą ze szpitala i kończą swoje leczenie, nie są uzależnieni, nie mają tych objawów odstawiennych? Nie ma przypadku człowieka, nie ma bardzo mało, jest jakaś minimalna ilość przypadków ludzi, którzy weszli w uzależnienie od opiatów po leczeniu szpitalnym, kiedy te opiaty były im podawane w ramach przeciwbólowo. I zrobiono taki eksperyment ze szczurami, że wzięto szczury i włożono je, słuchaj, do takiej... Zaczęto szczurom podawać opiaty, zwierzętom, i w jednym takim laboratorium trzymano te szczury w osobnych klatkach, nie? Że każdy szczur był w jakimś tam osobnym boksie i dostawał opiaty w takim słodkim syropie, który było wiadomo, że te szczury w ogóle tam aktywuje zapachowo, że je kręci, że jest dla nich smaczny i tak dalej. I wszystkie te szczury bardzo szybko się uzależniło od tych opiatów i miały bardzo szybko objawy potem odstawienne, nie? Mózgi ssaków wszystkie do siebie są tak naprawdę bardzo podobne, więc nie ma tutaj, ten obwód odpowiedzialny za uzależnienie w ogóle w mózgu jest, za ten nagrody i kary jest taki sam u ludzi, u szczurów, u psów i to nie ma żadnej różnicy. Tylko tam mózg jest mniejszy lub większy, ale obwód jest ten sam. No ale ci naukowcy tak pomyśleli sobie, no dobra, a spróbujmy zrobić coś takiego. I zbudowali tym szczurom taką ogromną klatkę, w której te szczury mogły być wszystkie razem, w której one miały bardzo dużo zabawek, miały bardzo dużo jedzenia, miały różne tam takie rzeczy, które sprawiły, że mogły się tam ze sobą w ogóle fajnie jakoś szczurzyć. Ta klatka była od środka pomalowana na taki w ogóle bardzo taki kolor, który też było wiadomo, że one lubią, że na nie dobrze działa, że je uspokaja i tak dalej. I też zainstalowano tam te pojemniki z opiatami. I żaden z tych szczurów się nie uzależnił. I jaki jest wniosek z tego eksperymentu, nie? Bardzo ciekawy. Mianowicie, że te szczury, które były same, były odizolowane od innych zwierząt, były w strasznym stresie, w strasznym jakby takim cierpieniu, chociażby z tego powodu, że nie są w grupie, nie? Że są odizolowane. I te opiaty były dla nich czymś w rodzaju ulgi. Te szczury same się leczyły tymi opiatami, nie? Więc osoba uzależniona, już przechodząc do konkretu, bo potem tych eksperymentów i badań było bardzo dużo. Osoba uzależniona uzależnia się dlatego, ponieważ próbuje się sama leczyć. A z czego ona próbuje się sama leczyć? Próbuje się sama leczyć z cierpienia psychicznego i ze stresu, z lęku, który sama przeżywa. A podstawą tego lęku, podstawą tego cierpienia jest odizolowanie w jakimś sensie od innych ludzi. Odizolowanie mentalne, odizolowanie jakieś duchowe, odizolowanie, które ma często miejsce w jakimś wczesnym dzieciństwie. Odizolowanie, które ma źródło w traumie. Oczywiście nie każdy przeżywa taką traumę, bo my lubimy robić taką gradację, nie? Traumy. Owszem, że są ludzie, którzy przeżywają rzeczy absolutnie koszmarne, których nikt nie powinien nigdy przeżyć. Ale są też ludzie, u których ta trauma nie była taka oczywista. Nie była taka jakby zero-jedynkowa. Są ludzie, o których moglibyśmy powiedzieć, no zaraz, ale o co ci chodzi? Miałeś dobry dom, kochających rodziców i tak dalej, i tak dalej. Ale fakt jest taki, że ludzie cierpią i cierpienie nie jest taką jakby mierzalnym fizycznym parametrem. Cierpienie to nie jest ciepło czy grawitacja, że można mierzyć je na skali, nie? Cierpienie po prostu jest i źródłem cierpienia, skutkiem cierpienia jest właśnie uzależnienie. Uzależnienie jako szukanie ulgi. Więc dla mnie to, że ja jestem okej, ja jestem z dobrego domu, moi rodzice bardzo mnie kochali, jakby nie spotkało mnie w moim dzieciństwie czy w moim procesie nic takiego ewidentnie krzywdzącego ani trudnego. Ale jednak jestem człowiekiem, któremu całe życie z różnych powodów było trudno, nie? I w momencie, kiedy ja sobie zorientowałem się sam, że ja po prostu szukałem jakiejś ulgi w tym,
I że dlatego w ogóle ludzie to robią, bo szukają ulgi, bo chcą, żeby było im łatwiej. Było to dla mnie jakimś takim olśnieniem, taką rewelacją. I z tego się wzięła ta książka. I z tego się wziął ten podcast. I opowiadając gdzieś tam odlegle na to pytanie, jaki to na przykład ma związek z Polską, z byciem w Polsce i tak dalej. No, życie w Polsce jest trudne, tak? Ogólnie życie jest trudne, ale życie w Polsce, w kraju, w którym wciąż jakby jest na przykład bardzo aktywna tak zwana trauma wojenna, nie? W kraju, którym gdzieś w ogóle wdrukowane integralnie w taką jakby jakąś taką zbiorową podświadomość jest takie wielkie poczucie niepewności, nie? No bo idziesz do szkoły i czego cię uczą w szkole o historii Polski? Że prędzej czy później, dobra, wszystko fajnie, ale prędzej czy później ktoś tu wjedzie, najpewniej Ruscy, i wszystko tutaj po prostu zamiotą do spodu. Bo taka jest Polska, jest w takim miejscu, taki jest cykl historyczny. Teraz już zaczynam snuć może jakieś takie odległe rozważania, ale być może to takie na najgłębszym poziomie poczucie niepewności, poczucie jakiegoś takiego lęku, który my mamy w ogóle wdrukowany z samego faktu bycia, nie wiem, Polakiem, też ma tu jakąś po prostu rolę i tak dalej. Ale to było dla mnie największe takie olśnienie, nie? Kiedy zrozumiałem, że to nie jest decyzja na zasadzie, okej, teraz będę głupi i się uzależnię. Ani to nie są jakieś geny, które ja po kimś udziedziczyłem, ani to nie jest jakiś niejasny splot okoliczności, tylko to jest po prostu to, że ja szukałem ulgi, nie chciałem czuć jakiegoś bólu. A zobaczyłem, że kiedy rozmawialiśmy z Gośką Halber w podcaście, ona powiedziała coś takiego, że pamiętam, jak miałem 14 lat i poszłam i wypiłam pierwsze piwo i poczułam nagle coś takiego, aha, to tak się ludzie normalni czują. No i w momencie, kiedy masz to, kiedy wydaje mi się, że tu jest pies pogrzebany, że kiedy ktoś wypije pierwsze piwo i trochę mu się zakręci w głowie, to okej, ale kiedy ktoś wypije pierwsze piwo i ma takie uczucie, aha, okej, dobra, to tak się czują normalni ludzie, to wtedy już zaczyna być problem. Ja pytając o to przełożenie alkoholizmu, którego opisujesz, które opisujesz, tego ciężkiego alkoholizmu, chciałam cię zapytać tak naprawdę o dotknięcie, o to, jakie spustoszenie sieje alkoholik w swojej rodzinie, wśród swoich bliskich. Ja sama jestem DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika, dlatego ta książka była dla mnie tak przejmująca, bo zobaczyłam, przypomniałam sobie te lęki, te neurozy, ten strach, w jakim stanie ten najbliższy wróci do domu, co nas spotka. I później zrozumiałam, jak wiele teraz, w wieku przedstarczym tak naprawdę, widzę, ile we mnie z tamtego dziecka zostało, z jego lęków, z jego traum, z jego obaw. A my, jak tu siedzimy wszyscy, podejrzewam, że każdy z nas zetknął się z takim doświadczeniem. Jeżeli nie wśród najbliższych, to miał kolegę, który to przeżywał w domu, albo wujka, albo... No w każdym razie w Polsce właściwie nie znam osoby, która nie miałaby styku z alkoholizmem. I to musi się przełożyć na jakąś traumę. To na pewno się przekłada na to, jacy jesteśmy. Znaczy, my na przykład jak byliśmy strasznie zdziwieni sukcesem naszego podcastu, ponieważ myśmy myśleli, że to jest po prostu picie w Polsce, czy alkoholizm w Polsce, czy współuzależnienie w Polsce, to jest niszowy temat, nie? A to byliście odklejeni, słuchaj. No i to przepraszam, to zdziwienie było aż zabawne. Nie, no oczywiście, że osoba uzależniona i tak jak mój bohater w książce wyrządza ból innym ludziom i krzywdzi innych ludzi. Niszczy ich, bo jest chory, nie? Ale to jakby, bo to też jest tak, bo ludzie jak słyszą, on jest chory, to w słowie chory od razu słyszą jakieś usprawiedliwienie. Nie, to nie jest żadne usprawiedliwienie, to jest stwierdzenie faktu, bo jest chory na taką straszną chorobę, tak samo jakby był chory na, nie wiem, schizofrenię. Jest przede wszystkim chory na chorobę, która jakby totalnie, jakby za większość, sprawia, że większość jego odruchów, większość jego reakcji staje się automatyczna. Nie? Jest po prostu jakby
ma moment taki, w którym u osoby uzależnionej czynnej, moment, w którym między przerwa taka, między bodźcem a reakcją, nie? Podczas której możesz się w ogóle jakby zastanowić nad tym, jak zareagujesz na dany bodziec, ta przerwa praktycznie nie istnieje. Jest taka. I z tego to wynika, to ogromne cierpienie, którego doświadczają wszyscy ludzie uzależnieni, no bo dla człowieka uzależnionego nic nie ma jakiegokolwiek znaczenia poza jakby chwilową kompensacją tego uzależnienia, nie? I to jest... Ja współczuję każdemu, kto musi z tym... Ja dużo bardziej współczuję ludziom, którzy muszą to w swoim codziennym życiu obrabiać, nawet niż tym ludziom chorym. No tak, bo chory się może, tak jak mówiłeś, zrelaksować, dać sobie ulgę, a ty będąc przy tym, no tylko cierpisz i odbierasz jego cierpienie. Słuchajcie, przychodzi czas też waszych pytań, więc zapraszamy oczywiście. Ja jeszcze chciałam cię zapytać o Warszawę, bo Warszawa jest bohaterką na równi innych bohaterów, ślepnąc od świateł, ale jest też bohaterką w informacji zwrotnej. No, to są dwa różne miasta jednak, obydwa są w jakiś sposób przerażające, ale w ślepnąc od świateł jest jakaś jeszcze mgiełka urody, blasku, chociaż potwornego, to jednak ten blask jest. W swojej późniejszej książce Warszawę przedstawiasz już jako takie miasto szare, zajechane przez chciwość, przez wszystkie najgorsze uczucia. Warszawa się zmieniła, ty się zmieniłeś, jak ją widzisz teraz? Myślę, że to jest... Poznałem Warszawę z różnych stron, jako miasto. Mieszkam w nim od lat 14, już teraz, czyli mnóstwo czasu, bo sprowadziłem się tam w 2008, mamy 2022, równo 14 lat teraz minęło, nie? Kawał mojego życia, nie? Jak się wprowadziłem do Warszawy, miałem lat 24-25. Teraz jestem tuż przed 40. Nie wiem, czy to jest ten wiek przedstarczy, o którym mówisz. Swoją drogą, takie bardzo, bardzo pesymistyczne jest to określenie. Ja mówię o swoim wieku, wiesz, a ja jestem, mam 50 lat, 52 lata, no to już jest przedstarczy. Daj spokój w ogóle, co to, to jest 52 lata. Dziękuję. Mój trener ma 65 lat, Zbyszek, pozdrawiam go serdecznie i bierze tam 150 w martwym ciągu i nawet się nie poci. No to Zbyszek, idę do ciebie tak, w takim razie. Tak, i mówi, że czuje się jakby najlepiej i najmłodziej w całym swoim dotychczasowym życiu w tym momencie i myślę, że nie ściemnia. Także to w ogóle co to jest. Warszawa, wiesz, no bo to jest o tym, dla mnie to jest taka lekcja przez to, że przeżyłem w tym mieście bardzo dużo i gdzieś tam odbyłem jakąś taką swoją małą podróż, trochę od mroku do światła. No to też nie znaczy, że w tym było na początku jakoś jednoznacznie strasznie, a teraz też jest jednoznacznie kolorowo, ale jakoś odbyłem taką tę podróż jakąś ku jakiemuś, nie wiem jak to nazwać, względnemu wyzwoleniu i tak dalej, ale to też jest o tym, że nic nie jest czarno-białe i każde miejsce ma w sobie bardzo dużo różnych warstw i bardzo różnych aspektów, a Warszawa jest bardzo wieloraka, ale też, no jak każdy, oczywiście, że no to fenomen ślepnąc od świateł polegał na tym, że gdzieś dotknął czegoś takiego mrocznego, wibrującego takiego serca tego miasta, czegoś, co jest pod jego spodem, jakiejś jego tajemnicy. I to okazało się dla ludzi niebywale jakoś tam pociągające i dla mnie też było i ciekawe, ale Warszawa jest przeróżna, no. Warszawa jest bardzo, bardzo ciekawym miejscem, i w którym zderza się bardzo dużo jakby w ogóle i ludzi, i narracji, i wątków, i jakiejś takiej, nie wiem, też swoiście pojmowanej polskości i tak dalej. No, jest to trochę taka stolica wschodu w tym momencie, można powiedzieć. Nie wiem, no miejsce, w którym to jest to takie miejsce, w którym jakby wschód zamienia się w zachód bardzo i to jest w nim bardzo, bardzo ciekawe. No, informacja zwrotna też się dzieje w Warszawie. Wydaje mi się, że nie jest to ostatnia książka, która będzie działała się w tym mieście.
Ja czuję się już z Warszawy, czuję się osobą z Warszawy, czuję się warszawiakiem, trochę nawet na przekór tym, którzy uważają, że żeby właśnie tym takim, którzy uważają, żeby czuć się warszawiakiem, to trzeba mieć, nie wiem, dziadka, który walczył w powstaniu, albo pradziadka, który tam dorożką po Nowym Świecie jeździł i tak dalej. Ja uważam, że to jest w ogóle nieprawda i że każdy ma prawo do budowania jakiejś swojej tożsamości. Ja się czuję mieszkańcem Warszawy i tyle. Super. Oddajemy głos. Bardzo proszę. Cześć. Rafał z Tychów. Cześć. Ksewa Bełkot. Zastanawiałeś się, czemu tu jesteśmy? No to odpowiedź prosta. Kultura. Myślę, że człowiek odróżnia się tym od zwierzęta, że no po prostu chce chłonąć różne doznania. No, jesteśmy tutaj. Także przede wszystkim na dzień dobry. Witamy cię. Dziękujemy. Cześć. Dzięki. Bardzo mi miło. Pytanie związane z miejscem, w którym jesteśmy, czyli festiwal muzyczny. Jakiej muzyczki słuchasz? To jest pierwsze. Drugie, jak tworzysz? Czy tworzysz spontanicznie? Czy masz już jakiś plan spisany? I trzecie pytanie to jest takie, no, co już tu poruszyłeś, to o egzystencję, czyli czy próbowałeś sobie wytłumaczyć, dlaczego są na tyle złe osoby na świecie, które robią rzeczy takie, które w tej chwili się dzieją. Mimo tego, że jednak większość ludzi jest pozytywnie nastawionych. To ja zacznę, wiesz co, może, znaczy jeśli chodzi, zadałeś trzy ogromne pytania. Najgorsze jest to o muzykę, bo dla mnie muzyka jest strasznie ważna i słucham jej ogromnej ilości i może też nawet traktuję ją trochę nałogowo, na pewno kupowanie płyt. Ja nawet specjalnie ostatnio, wiesz co, zrobiłem taką playlistę na Spotify'u. Jeśli używasz Spotify'a, to ona jest tam ogólnodostępna. Jak przez żulczyk w wyszukiwarkę, to ci wyskoczy taka moja playlista, którą ja cały czas jakby update'uję o nowe rzeczy, dokładam tam nową muzykę i mniej więcej na tej playliście, która trwa już chyba tam kilkadziesiąt godzin, można sobie zobaczyć, czego ja mniej więcej słucham i ogólnie, i w danym momencie. Także niech to będzie trochę... To tu zamknijmy ten temat, ponieważ to ja potrzebowałbym jeszcze dwóch godzin, jeśli miałbym z tobą zacząć mówić o muzyce. Jeśli chodzi o drugie twoje pytanie, to wiesz co, no dla mnie pisanie książek, scenariuszy, czasami innych tekstów i tak dalej, to jest moja codzienna praca, więc ja muszę po prostu pracować codziennie. I żeby dowieść, skończyć tak duży projekt, jak na przykład jakiś, nie wiem, scenariusz serialu, bo ja głównie piszę dla telewizji, albo, nie wiem, właśnie powieść, no to ja muszę pracować codziennie od poniedziałku do piątku, albo czasami nawet i w weekendy. Staram się pracować mniej więcej w takich godzinach, jak ludzie chodzą do pracy, czyli nie wiem, tam od 9, 10 do tam 17, 18. Do tego dochodzi jeszcze tak zwana obsługa pracy, czyli maile, telefony i tak dalej. Jest to totalna proza życia, tak? Nie ma tutaj nic związanego z jakimkolwiek natchnieniem, ekstrawagancją, jakimiś po prostu, wiesz, kurczę, rytualnością i tak dalej. To jest po prostu everyday job od rana do wieczora. I przed komputerem i tyle. No, czasami jak ta praca taka scenariuszowa, bardziej są inni ludzie w to zaangażowani, dlatego czasami trzeba wyjść się z kimś, spotkać, dlatego posiedzieć w jakimś zespole, coś powymyślać. I tyle. Pytanie twoje trzecie, które wydaje mi się jest najbardziej tak do mnie dotknęło i mnie trafiło. Czemu są źli ludzie, tak? Pomimo wszystko, że wszyscy gdzieś tam jesteśmy bardzo dobrze nastawieni. Słuchaj, ja ci powiem tak, to jest, moim zdaniem to jest też coś, nad czym ja się wielokrotnie zastanawiam. A odpowiem ci tak, że tak naprawdę pytanie, odpowiedź, prawdziwa odpowiedź na to pytanie może wydać ci się trochę dziwna i może przewrotna, ale ja na przykład od paru lat interesuję się buddyzmem, praktykuję go i tak dalej. I gdzieś w tych naukach buddyjskich w pewnym momencie znalazłem dla siebie takie coś, taką prawdę. Ale ona nie jest związana stricte z buddyzmem, to co teraz powiem. To nie jest jakiś dogmat tej religii, ani nic takiego. Ale jest to coś, co trochę wyrasta z tych
nauk, coś, co w nich jakby znalazłem. I jest to taki fakt, taki ciekawy fakt o człowieku. I to jest fakt, którego ci nie powie ani TVP, ani TVN, ani Gazeta Wyborcza, ani Do Rzeczy, bo ten fakt tak naprawdę dla nas wszystkich jest dosyć niewygodny, nie? A brzmi on następująco. Owszem, są ludzie, którzy nam wydają się źli, nie? Na przykład są to ludzie, którzy na przykład wierzą w jakieś rzeczy, które mają w jakąś takie ideologie, które są trochę zwietrzałe, które coraz mniej przystają do rzeczywistości na przykład społecznej, próbują forsować to na innych ludziach i na przykład kiedy dochodzą do takiego momentu, że mają jakiś realny wpływ na prawodawstwo, zaczynają krzywdzić innych ludzi w ten sposób, tak? Są też ludzie, którzy wydają nam się źli, bo po prostu się z nami nie zgadzają, bo wierzą w coś innego niż my, bo porządek, który wyznają świata, może nam się wydać zagrożeniem. Są też ludzie, którzy są naprawdę źli, nie? Są ludzie, którzy dokonują jakby ze świadomością i z cynizmem dla zysku albo z jakiegoś resentymentu, albo dokonują takich okropieństw, że zasadne zaczyna być w ogóle zastanawianie się, czy ci ludzie sami w ogóle mają jakby prawo żyć, czy powinni żyć, bo dokonują tak strasznych zbrodni, nie? Chociażby to, co ostatnio, pierwszy przykład z brzegu, to, co ostatnio działo się w Buczy, tak? I ci wszyscy ludzie istnieją. Istnieją ludzie, którzy wydają nam się źli i potrafimy to logicznie uargumentować. I istnieją ludzie, nawet którzy są bezsprzecznie, obiektywnie źli, nie? I których musimy za wszelką cenę powstrzymać, bo dopuszczają się strasznych zbrodni. Ale jest jeden taki poziom, nie? Bardzo głęboko, ale on jest, na którym stety bądź niestety wszyscy jesteśmy tacy sami. I poziom, na którym nie ma żadnego wy, nie? Jest poziom, na którym jesteśmy tylko my. Czyli bezwłose, dwunożne, dosyć zdezorientowane możliwościami własnego mózgu małpy, które siedzą sobie na takiej po prostu planecie, gdzieś tam przy olbrzymim zakątku kosmosu, które wciąż nie do końca wiedzą, jak się tu znalazły, a nawet jeśli potrafią mniej więcej odwzorować ten proces, to nie wiedzą dlaczego, które są dosyć wciąż przerażone samym faktem egzystowania, który jest dosyć czymś momentami bardzo trudnym i bardzo absurdalnym i czymś, czemu bardzo trudno jest czasami nadać w ogóle sens. Ale pod tym kątem, tym, że tu jesteśmy, że się urodzimy, że wszyscy umrzemy, że wszyscy tak samo nie wiemy, co się stanie po tym, kiedy umrzemy i nigdy się nie dowiemy, nie? Dopóki tego nie doświadczymy. Ale też nie wiemy, czy cokolwiek przeżyje to doświadczenie, aby tego doświadczyć, nie? I to wszystko jest strasznie trudne. I wszyscy gdzieś tam, na tym poziomie, nieważne, czy jesteśmy dobrzy, czy jesteśmy źli, albo którą pozycję jakby w ogóle jak, za jak dobrych albo za jak złych się uważamy, wszyscy jesteśmy tak naprawdę w tym samym punkcie startu i wszyscy jesteśmy w tym samym punkcie końca, nie? I wszyscy mamy mniej więcej te same narzędzia, aby jakby czynić dobro. Jakby kiedy mówię czynić dobro, mam na myśli dokładnie zwracać uwagę na jakby innych ludzi poza sobą. To jest moja definicja czynienia dobra. Mi samemu to często jakby dosyć słabo wychodzi, zwracanie uwagi na innych ludzi poza mną, ale powiedzmy, że czasami się staram, raz mi wychodzi, raz nie. Ale jest ten poziom, na którym wszyscy jesteśmy identyczni i na którym wszyscy jesteśmy razem. I owszem, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jak jakaś taka mrzonka, nie? Jakaś taka utopijna idea, nie? Bo oczywiście, kiedy staniesz naprzeciwko, nie wiem, terrorysty z kałachem i powiesz mu, słuchaj, wszyscy jesteśmy tacy sami, to on po prostu strzeli ci w łeb i powie, nie, nie jesteśmy tacy sami, nie? Oczywiście, że tak. Co nie zmienia faktu, że ten poziom istnieje, nie? I dotarcie czasami do tego poziomu, zrozumienie go, jakkolwiek byłoby trudne, nie? Że jest poziom, na którym ja jestem taki sam, jak osoba, której ja się boję, której ja nienawidzę, którą się brzydzę i co więcej, mam ku temu powody, tak? Ale to nie zmienia faktu, że ten poziom istnieje, nie?
I bez jakby skonfrontowania się z tym, nie? Bez popatrzenia się na to, bez prób jakby takiego obkręcenia się głową dookoła tego, nie wiem, czy jest możliwy jakiś... Ja bardzo nie lubię stwierdzenia rozwój duchowy, bo ono zostało strasznie teraz spauperyzowane i unurzane w takim new age'owym kiczu i tak dalej, ale załóżmy, że jest coś takiego jak rozwój duchowy, nie? Że to oznacza, że jakby możesz stać się trochę lepszą osobą. I bez skonfrontowania się z tą prawdą wydaje mi się, że to jest trochę niemożliwe. No i nie wydaje mi się, żebym udzielił ci lepszej odpowiedzi na to pytanie. No. Wielkie dzięki. Dziękujemy. Jeszcze zanim ci oddam głos, mam pytanie od internautów, szybkie pytanie. Czy Cezary Pazura był podobizną Kuby Wojewódzkiego w serialu Ślepnąc od świateł? Pyta Dawid. Jezus Maria, jaka zmiana w ogóle. No tak, tonu. Odsyłam tę zainteresowaną osobę, jest taki podcast nagrany dla Nuance, jakby w którym ja byłem gościem Wojewódzkiego i Kędzierskiego i myśmy sobie tam tę sprawę wyjaśnili. Jakby na żywo, jak mężczyźni. Także zachęcam do odsłuchu tej audycji. Tam jest to wyjaśnione. Kto był tam kim, na kim wzorowany i tak dalej, i tak dalej. Bo to była szorstka znajomość z Kubą Wojewódzkim twoja. Słucham? To była szorstka znajomość z Kubą Wojewódzkim. Znaczy to nie była żadna znajomość, bo myśmy się dopiero podczas tego podcastu de facto poznali i jakoś żeśmy tam porozmawiali. Wydaje mi się, że teraz nie ma jakiejś tam złej krwi pomiędzy mną a nim. Z mojej strony nie wiem, jakby go zapytać, też wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. Czyli nie odpowiesz, czy był podobizną, czy nie był. Wszystko jest wytłumaczone w tej audycji. Tłumaczymy, ja lepiej tego nie wytłumaczę, niż tam to jest, wiesz, po prostu na żywo powiedziane. Jasne, no. Dobrze, to kolejne pytanie. Cześć Maciek. Cześć Maciek. Miło mi cię poznać, jestem zachwycony Ślepnąc od świateł, pewnie jak cała tutaj publiczność. Uważam, że to jest szalenie ważna książka dla 30-40-latków warszawiaków, najlepiej, która bardzo dokładnie pokazuje granice. To, gdzie dochodzimy, tych granic, których nie chcemy przejść, te drzwi, przez które nie przechodźmy, lepiej niech pozostaną zamknięte. Więc za to bardzo dziękuję. Dzięki. Natomiast na stronie bodajże 22 albo 23 opisujesz samochód głównego bohatera w tak przerażająco nie najlepszy sposób, że jak taka rzecz mogła się znaleźć w tak genialnej książce? Może chyba, żeby pokazać, że reszta jest... Ale o co ci chodzi, że nie ma takiego samochodu? To już było. Ja nawet napisałem erratę do twojej książki, wysłałem ci kiedyś. Ja napiszę jeszcze raz, jeżeli zgubiłeś. Jedna z aktorek grająca w Ślepnąc, w serialu, przeczytała tą erratę i powiedziała, że jest całkiem niezła. Więc polecam. Natomiast... Super, że ci się chciało, no. No, myślę, że warto równać do góry. No warto, bez wątpienia, no. Natomiast kiedy oglądałem stykówkę przed serialem i zobaczyłem głównego bohatera, to się trochę wystraszyłem, bo pomyślałem, że Sebastian Fabiański to byłby właśnie ten człowiek, który wtedy tam się powinien znaleźć. Jakoś przeżyłem. Natomiast jest scena, w której kilku bardzo dobrych aktorów... Sebastian znalazł się gdzie indziej, no. To już było. Jest scena, w której kilku bardzo dobrych polskich aktorów prawie oblizuje BMW, którym jeździł główny bohater. Niestety to jest model, który swoim polotem nie ma nic wspólnego z tym opisywanym w książce. I czułem się zażenowany i zbierało mi się na wymiot oglądając tę scenę. I dlatego mam pretensje do ciebie, bo chwaliłeś się, że jesteś scenarzystą tego filmu. Jak można było napisać tak gównianą scenę? A przepraszam bardzo, czy ty jesteś dealerem samochodów, a jeśli tak, to jakiej marki?
lubię po prostu samochody od dziecka i no nie mogłem tego zdzierżyć. To BMW, które grało w serialu, to jest taki podstawowy samochód niemieckiego emeryta w najprostszej wersji. Bohater w książce jeździł RS-ką. To dwa różne samochody, dwa różne światy. Nie rób nam tego więcej. Ja ci napiszę te sceny, ja je przepiszę, ja ci pokażę, o co chodzi w samochodach, przejedziemy się. Naprawdę, tylko nie rób nam tego więcej. Znaczy tobie, nie nam, tylko tobie, tak? Dobrze, to ja mam pytanie do publiczności. Kto był tak samo albo podobnie zażenowany jak ja, widząc, ślepnąc od świateł i tę scenę z BMW? Wstydzą się i boją, że zostaną stąd wyprowadzeni, dlatego tak reagują. Słuchaj, no to wiesz, to... To ja przepraszam. Nie, nie, no poczekaj, nie, no bo to jest na takiej, na takiej samej zasadzie, jak ja mam, wiesz, tam, nie wiem, wujka, który lubi ryby łowić, nie? I on na przykład widzi na filmie, jak ktoś ryby łowi i on mówi, jak on taką spinningówką tam w rzece, no Boże jedyny, gdzie był konsultant od łowienia ryb na planie, no ludzie, no przecież jak oni mogli coś takiego zrobić? No, no rozumiem, nie? To jest zawsze, kiedy masz jakiś swój konik i potem widzisz na przykład w obrazku, że coś tam ci nie styka, to wtedy jakby czujesz się taki zagotowany. Mogę ci powiedzieć tak, rzeczywiście z tym, że tam jest flop w książce z marką auta, tam autem, który nie istnieje, to już nie pamiętam, jaka to była marka i tak dalej, to rzeczywiście mogłem to poprawić. A mógł też to wyłapać potem redaktor, tak? To też to jest robota redaktora, żeby wyłapywać takie rzeczy i napisać, hej stary, weź sprawdź, czy tam marka, wiesz, ta marka auta istnieje, ale mogłem to zobaczyć. Natomiast jeśli chodzi o serial telewizyjny, no to mogę ci tylko odpowiedzieć w ten sposób, że w kompetencjach scenarzysty nie leży zabezpieczanie floty samochodów na plan. To nie są moje kompetencje, stary. To w ogóle to robi, tam jest osoba od tego, to jest ktoś tam z pionu wykonawczego to robi, wybiera te auta, selekcjonuje i tak dalej. Ja kompletnie jakby nie mam z tym jakby nic wspólnego, jakie auto tam jeździło. A gdy piszesz scenariusz, to poza generalnie bardzo niewieloma, generalnie jest taka zasada przy scenopisarstwie, że jakby nie utrudniasz pracy innym podmiotom i też jakby zostawiasz im wolną rękę. Czyli na przykład nie piszesz, no chyba, że to jest jakieś strasznie ważne dla fabuły, nie piszesz, że na przykład gość ma zielone welurowe spodnie, bo to jakby kostiumograf decyduje, w jakie spodnie on ma się ubrać, bo to zależy od koloru pomieszczenia, to zależy od światła, to zależy od kamery, to zależy od tego, czy aktor jest w danym momencie gruby czy chudy i tak dalej. I tak samo jak piszesz jakby na przykład sceny samochodowe, to poza, raczej nie piszesz marek ani modelów aut w scenariuszu, tego raczej się nie robi, bo to jest znowu utrudnianie pracy innym pionom, tylko na przykład raczej się pisze, no jedzie samochodem sportowym, albo jedzie samochodem drogim, albo jedzie, nie wiem, samochodem dostawczym, albo jedzie gruchotem, bo to jest, takie rzeczy są istotne, nie? Tak jak na przykład w serialu Better Call Saul, on cały serial jedzie w ogóle takim totalnym gruchotem i w pewnym momencie zaczyna jeździć tam jakimś niemieckim samochodem lepszym i to ma znaczenie dla fabuły. I takie rzeczy się markuje w scenariuszu, ale nie markuje się mark auta. Także to nie są stare w ogóle pretensje do mnie, nie? O to, że tam ci model nie pasuje auta. No to musisz się do firmy, która była producentem wykonawczym, się odezwać, no. Bo ja w ogóle nie miałem na to wpływu żadnego. Ja bym się w ogóle nie czepiał, ale w Radio Armagedon pisałeś o tym, że jeden z rodziców dziecka jeździ samochodem marki Volvo komfortowo i bezpiecznie. Wiele razy to podkreślałeś, więc... No może tak było, stary. Napisałem tę książkę 15 lat temu. Nie pamiętam, jakim samochodem jeździli rodzice. Nie, chodzi mi o to połączenie, marka i to hasło, te emocje, które budzą markę. Tak samo jest, nie wiem, z telefonami, z ciuchami, ze wszystkim. Ale okej, już wiem, o co chodzi. I ostatnie moje pytanie. Kiedy będzie serial
oparte na właśnie Radio Armagedon, o samotności dzieciaków właśnie w tych średnich szkołach. Kurde, super by było, tylko jeśli chodzi o tę książkę, to akurat fajnie, że o to pytasz, natomiast nie ma, jeśli chodzi o tę książkę, żadnego... Fajnie w ogóle, że ta książka jest ci bliska i że ją czytałeś. Ja zawsze mam wrażenie, że taka trochę zapomniana moja powieść. Kazałem mojej córce, która gdzieś tam siedzi, przeczytać, jest w ogólniaku i jeszcze z Kubana nie przeczytała, ale mam nadzieję, że jak wróci do domu, to przeczyta. No ale nie zmuszaj jej za bardzo, wiesz, bo jej jeszcze obrzydzisz. Wiesz co, no nie ma na razie takich planów, w sensie nie sprzedałem nikomu praw, nie ma opcji, nie ma na razie, tutaj jest takie, to akurat jest taka książka wolna i nic się nie dzieje. Z innymi moimi książkami coś się dzieje, ale z tą akurat nie. Ale może kiedyś to się stanie, może kiedyś to się wydarzy, czemu nie? O samotności tych dzieciaków, to myślę temat taki przewodni. Myślę, że gdyby ktoś to wziął i zrobił to, bo to jest jednak, wiesz, książka o 15 latach, więc ona jest przeterminowana, jeśli chodzi o wiele aspektów. No, sam fakt, że jakby, wiesz, no nie wiem, pamiętasz, co to było grono? Pamiętam, natomiast... No właśnie, główni bohaterowie używają grona w tej książce, to jakby to niech dowód będzie na to, jak ona pod pewnymi względami jest taką ramotą, ale gdyby ktoś to wziął i zrobił o dzieciakach dzisiaj, i naprawdę to wykonał tę pracę o tym, żeby naprawdę umieścić tę historię w tu i teraz, w tej rzeczywistości takiej internetowo, tiktokowo, instagramowej, jaką mamy, to mogłoby być super, no, to mogłoby to super jakby zagrać. I ta samotność dzieci pod spodem, bo myślę, że to jest kluczowa sprawa. No. Dziękujemy bardzo. Słuchaj, ja ci polecam film Titan o dziewczynie, która zachodzi w ciążę z samochodem. Tam tak, naprawdę to ci się naprawdę możesz spodoba. Wejść w temat głęboko, także warto to tak, zobaczyć. To jest, tak, Złota stary, palma to, w Cannes. To jest film dla ciebie. To prawda. Jest dużo o samochodach. Słuchajcie, mam taką propozycję, ponieważ jest spora kolejka, nasz czas się kończy. Zadawajcie po jednym tak, pytaniu, może, po jednym, no. bo Kuba odpowiada bardzo pieczołowicie, więc żebyście mieli szansę zadać swoje pytanie, to trzymajmy się jednego pytania. Dzień dobry, witam. Cześć. Że dorwałem się do mikrofonu, to chciałem szybko wszystkim podziękować organizatorom, że udało się w tym roku zorganizować festiwal, a tobie bardzo chciałem podziękować za podcast Co ćpać po odwyku, kawał dobrej roboty. Dzięki. Nawiązując do twojego alkoholizmu i alkoholizmu wielu nas tu obecnych, co myślisz o świętym graalu, czyli czymś, o czym się nie mówi, bo w zasadzie nie istnieje, czyli picie w sposób kontrolowany, kiedy masz problem, ale bez ścisku 4 liter? Ja w to nie wierzę, ale nie wiem, no są terapeuci, którzy takie rozwiązania proponują. Miałem kiedyś znajomka, który poszedł do takiej właśnie, że tak powiem, new schoolowej terapeutki i ona mu powiedziała, że on jest w grupie ryzyka i może być w sposób kontrolowany, ale powinien uważać. No on tak się ucieszył, że wieczorem poszedł i knajpę zdemolował. Z tej radości, no. Także ja w to nie wierzę, no nie wiem, no musiałbym się też na ten temat więcej dowiedzieć, ale dla mnie, wiesz... Nie, ja rozumiem, przepraszam, że wchodzę w połowę zdania. Abstynencja tylko... i trzeźwość to nie jest to samo. Tak. Absolutnie to nie jest to samo. A jaka jest różnica? Zasadnicza. Abstynencja to... O Jezu, długo bym mówić. Abstynencja to jest stan, abstynencja to jest nieprzyjmowanie jakby po prostu substancji, tak? Nie piję, nie biorę, jestem w tym momencie abstynentem. Natomiast trzeźwość to jest funkcjonowanie w takiej świadomości nałogu, świadomości mechanizmów, kontakcie ze sobą i wykonanie jakiejś takiej czynnej pracy emocjonalnej, która jest niezbędna, żeby w ogóle te popędy uzależnieniowe i mieć pod kontrolą. No bo okej, okay, no jeśli nie piję, ale cały czas myślę o tym, żeby się napić i jestem na tak zwanej, to się u nas mówi, na zaciśniętej dupie, no to tak naprawdę nie jestem trzeźwy, bo cały czas jestem we władzy tych wszystkich
po prostu mechanizmów. One wciąż mają nade mną pełną kontrolę, albo jestem ich w ogóle nieświadomy i tak dalej, nie? Także trzeźwość jest pewną też taką, takim rozwojem, no. A tobie się zdarza napić? Napić nie, ale zdarza mi się wkręcić w coś zupełnie innego po prostu nałogowo i... Wafelki na przykład, to jest szpanie. Znaczy na wafelki może nie, ale no różne rzeczy, tak, na przykład. Więc przepraszam, jakby... bo chciałbym tylko dopytać kwestię taką, jeżeli przepracujesz, bo przepracowałeś 5 lat to na terapii, jak wspomniałeś, i rozumiesz, jak działają te mechanizmy uzależnień, myślisz, że gdybyś wypił teraz, powiedzmy, jakiś trunek, który preferowałeś wcześniej, popłynąłbyś? Wiesz co, ja sobie nawet nie zadaję tego pytania. Okej. Uważam, że gdybym zaczął sobie zadawać takie pytanie, to już byłby pierwszy krok do kłopotów. Okej. A co by się stało? Bo to jest takie pytanie, wiesz, to jest takie, widziałeś jakieś filmy z serii Jackass? Mhm. No. A co się stanie, jak skoczymy na deskorolce z dźwigu, bez zabezpieczenia? Dobra, sprawdźmy. No ale po co sobie zadawać takie pytanie, skoro nie planujesz mieć, nie wiem, nogi złamanej albo kręgosłupa, nie? Może sobie nie złamiesz nogi, może sobie nie złamiesz kręgosłupa, ale jakby po co w ogóle to rozkminiać? To okay. nie ma sensu. Jak ja bym sobie zaczął zadawać takie pytanie, to już by oznaczało, że jest, to już jest jakaś w ogóle czerwona lampka, jakby. To też by znaczyło, że to jest dla mnie z powrotem jakieś w ogóle strasznie ważne. A to jest w tym momencie dla mnie przezroczyste. I bardzo dużo pracy włożyłem w to, żeby to było dla mnie przezroczyste i żeby w ogóle o tym, wiesz, nie myśleć, nie? Jasne. Dzięki wielkie. No, nie ma za co. Cześć, Bartek. Cześć, Bartek. Przejdę od razu do pytania. Bardzo często w życiu człowieka wydarza się taki jakiś moment, w którym podejmuje jakieś kroki, żeby zmienić swoje życie. I bardzo często jest to moment, kiedy sięga tak zwanego przysłowiowego dna. Czy miałeś taki moment w swoim życiu? I jeśli tak, czy mógłbyś o nim nam opowiedzieć? Wiesz co, no ja nie sięgnąłem dna w taki sposób, który byłby jakiś obrazowy i romantyczny, typu, nie wiem, że tam zamieszkałem na chodniku, tak? Albo znaleziono mnie tam, wiesz, wysmarowanego jakimiś wydzielinami, ale na pewno jakby, tak jak mówiłem wcześniej, no sięgnąłem dna w jakimś takim po prostu bardzo głębokim takim w ogóle samopoczuciu, no w takim jakimś, wszedłem w jakieś takie piekło psychiczne, no, wiesz. Także na przykład wpadłem w jakieś takie pętle, nie? Na przykład zacząłem rano, na przykład kiedy się budziłem, a wczoraj coś tam się działo, to rano się budziłem w takim stanie na przykład lękowym, że musiałem na przykład wziąć benzo, żeby nie mieć, wiesz, w ogóle jakoś tam zbić te lęki, tylko jak brałem benzo, to się, wiesz, no taka potworna pętla. Tylko, że ja też jestem, wiesz, nasz podcast, nie, który nagraliśmy, przyświecał w ogóle jakby, mieliśmy taką podstawową zasadę, że, bo ludzie uwielbiają ten jak Feniks z popiołów, to jest taki moduł historii, to jest taki rodzaj opowieści, który ludzie uwielbiają. I ludzie uwielbiają właśnie tę taką martyrologię nałogu. O Jezu, byłem tu, robiłem, wypadły mi zęby wszystkie, tu coś tam, tu spałem na ulicy, tu miałem 5 baniek długu, tu mnie gonili z nożami, tu o Jezu, tu coś tam i tak dalej, i tak dalej. Ale potem wszystko dobrze się skończyło. A mnie w tej narracji interesuje, co jest po tym happy endzie, co to znaczy, że wszystko dobrze się skończyło. O tym nagraliśmy podcast, o tym chcieliśmy opowiadać, bo jakby to nie jest taka sytuacja, to nie jest hollywoodzki film, że jest happy end, że Harry i Sally w końcu, wiesz, jest Sylwester i rzucają się sobie w ramiona, jeżeli potem długo i szczęśliwie. To na tym nie polega. Życie dalej trwa. Życie jest bardzo trudne. Życie jest jakby pełne wyzwań. W życiu jakby dzieją się po prostu różne rzeczy. Jakby możesz stracić robotę, mogą umrzeć ci bliscy. Możesz mieć, albo możesz kogoś poznać, przeżyć wielką, piękną miłość, tak? Ale to jakby, to wciąż się dzieje.
i ty jakby jesteś pozbawiony tego swojego podstawowego mechanizmu, którym na wszystko reagowałeś, tak? Tylko musisz nagle funkcjonować w inny sposób, wyhodować w sobie nowe mechanizmy, robić coś w zamian, wypełnić czymś swoje życie. I to jest ciekawe. To jest coś, co trzeba ludziom mówić. Bo jakby mówienie ludziom, na przykład, ja to widziałem już po innych jakby nałogowcach, nie? Mówienie ludziom takich historii typu, o Boże, ja to się na przykład obudziłem się pewnego dnia we własnym gównie i nie miałem połowy zębów i coś tam i potem w ogóle się czołgałem do tego, czołgałem się do Monaru i tak dalej. Opowiadanie ludziom takich historii powoduje przede wszystkim taki efekt, to że 80% ludzi, która ma problem i słucha tego typu historii, zareaguje w taki sposób, dobra, to ja jeszcze tam mam trochę, to ze mną jest luz, to jeszcze jest w ogóle okej, nie? Wiesz, to jest tak jak mój kolega kiedyś, obecnie też w trzeźwieniu, popularny raper polski napisał, i kiedy jeszcze był, że tak powiem, czynny, napisał na Facebooku taki status, do dziś to pamiętam, o, byłem w kinie na tym Smażowskim pod Mocnym Aniołem, dobra, jeszcze nie jest tak źle, jeszcze coś tam można docisnąć, nie? To jest taka reakcja. A moim zdaniem trzeba mówić o tym, co jest po, a nie o tym, co było przed. Przed to mniej więcej było zawsze to samo, a to, co jest po, jest ciekawe, bo życie trwa, tak naprawdę to życie dopiero się zaczyna w momencie, kiedy trzeźwiejesz, to wtedy w momencie tak naprawdę dopiero zaczynasz żyć i musisz się tego życia nauczyć, nie? No. Właśnie, ja tylko... Zanim oddam głos, to tylko słowo w obronie Jurka Pilcha, mojego kolegi z Krakowa, już nieżyjącego, bo tutaj twoja terapeutka powiedziała, że to były jakieś wymysły czy głupoty. To, co on opisywał, to była też literatura strzewi i że tak powiem, przepuszczona przez wszystkie organy jego ciała. No może inny sposób pisania po prostu należał do innej generacji opisującej to doświadczenie. Ja tylko chciałam zapytać, na ile Mirek Nachacz, twój przyjaciel, któremu zresztą doprowadziłeś do tego, że powstał spektakl z jego książki, taki meteor polskiej literatury, na ile jego historia, jego śmierć była dla ciebie jakimś znakiem, obudzeniem? Oj, to było dużo wcześniej. To było dużo wcześniej, bo Mirek umarł. To był 2007 rok, a ja na terapię poszedłem w 2014. No nie wiem, trudno mi mówić o Mirku bez takiego wielkiego poczucia smutku i żalu. On był dzieckiem, kiedy się zabił, nie? Dokładnie. Był tak. Dzieckiem, miał ile? On był rok młodszy ode mnie, 2007 rok. On był 80, to miał 22 lata czy 3, no to w ogóle nie ma o czym mówić. No najlepsze było przed nim. No ale to też jest jedna z tych tragicznych historii, które są o tym, że jeśli ktoś nie chce, nie ma woli jakiegoś zatrzymania się, to kurczę, to nie ma szans mu pomóc. No Mirek i jego życie i to on po sobie zostawił i to jak to wyglądało, to jest temat na zupełnie inną, bardzo długą rozmowę, ale też na przykład to jedną z wielu rzeczy, które mi ta znajomość z nim dała i potem ta tragedia, która się stała i moje myśli o tym też jest to, że ja jestem dzisiaj właśnie bardzo uprzedzony do różnych jakby takich narracji literackich, mitów literackich właśnie, związanych właśnie z jakimś takim bohemiarstwem, czy jakimś takim... Artystą przeklętym. Nie wiem, no artystą przeklętym i tak dalej, bo jego też to trochę zabrało, nie? On trochę za bardzo uwierzył w to, że to jest prawda. I do dzisiaj na całe życie ja mam bardzo dużą taką dystans i taki w ogóle nawet taki niesmak w momencie, kiedy ktoś próbuje forsować jakiś mit, taki artysty, jakiś taki bodlerowski, nie? Lecę, bo chcę, nie? To jest głupota, jakby. I nie ma to żadnego związku z, jakby, z pisaniem dobrych rzeczy, ani jasne, złych, nie? Jasne. Kolejne pytanie, zapraszamy. Siema, Rafał z Dębicy. Cześć, Rafał. Mam takie jedno pytanie właściwie, trochę abstrakcyjne. Gdybyś miał możliwość wejść w czyjeś buty na 24 godziny, to kto by to był?
Może być aktor, może być dowolna osoba na tym świecie. Na 24 godziny? Tak. Chyba chciałbym być tym gościem, co pilnuje bezludnej wyspy na pod nieobecność właściciela. Słyszałem ostatnio, że jest taka fucha, że ktoś gdzieś jakiś tam multimiliarder ma jakąś w ogóle jakiś jakąś taką posiadłość gdzieś na bezludnej wyspie. Jest gość, który mu tego pilnuje przez pół roku i chciałbym być tym gościem. Może nie tym multimiliarderem, bo to by się wiązało z jakąś... Na pewno bym powiedział sobie, dobra, przez 24 godziny chciałbym być multimiliarderem, to pewnie te 24 godziny to by było, żebym siedział przy biurku na kolach, nie? Taka byłaby złośliwość tej złotej rybki, ale tym gościem, co pilnuje tej posiadłości przez 24 godziny, czemu nie? Albo wiem, kim chciałbym być. Jeśli gdzieś w kosmosie, szeroko pojętym, jest gdzieś jakieś inne, inteligentne życie, nie? To chciałbym być na 24 godziny kimś stamtąd, żeby w ogóle zobaczyć, jak to wygląda. Absolutnie. To byłby wybór, którego bym dokonał. Jasne, dzięki. Ja tylko chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Pozdrawiam moją koleżankę z Ukrainy, która jest aktualnie właśnie na Ukrainie. I chciałbym jej przekazać słowa wsparcia i dla całej Ukrainy. Jesteśmy z wami. Dziękuję. Jasne. Czyli chciałbyś być reptylianem, jak to mówi Edyta Górniak, czymś takim. O reptylianach mam ciekawą anegdotę. Jest taka fajna książka Johna Ronsona, ona nazywa się Oni. I on tam robi różne, to jest stara książka sprzed tam 20 paru lat, ale on tam robi wywiady z takimi gośćmi, takimi w ogóle jakby szef, takimi od teorii spiskowych głównymi amerykańskimi, czyli nam Alex Jones, i te z Davidem Icke'em robi, z tym gościem, co właśnie o reptilianach napisał najwięcej tych YouTube'ów, nagrał w ogóle książek i tak dalej, i tak dalej. I tam jest taki moment w tej książce, kiedy ten David Icke mu mówi, słuchaj, on zadaje takie pytanie, ten się mu przyznaje, że z tymi reptilianami to tak naprawdę myśmy zaczęli używać tego słowa jako takiego w ogóle szyfru, jako takiego słowa zastępczego, w momencie, kiedy się okazało, że już nie można tak naprawdę bezkarnie mówić, że to Żydzi. I tak naprawdę to trochę takie było, to jest taki szyfr, to jest to takie nasze słowo zastępcze. Jaszczury, reptilianie, to jest takie, no wszystkim rządzą reptilianie, nie? Bank Światowy trzymają reptilianie, nie? Rządy światowe trzymają reptilianie, nie? Wiesz, o co chodzi? Rozumiesz, o co chodzi? No i to jak czytałem tę anegdotę, to już absolutnie wszystko było dla mnie jasne, nie? Nie wiem, czy dla Edzi jest jasne, ale... Ale może teraz będzie wiedziała. Ale dla mnie jest, no. Słuchajcie, musimy kończyć, bo już z tyłu widzę tutaj głównego bossa tego miejsca, chyba się domyślacie, i nie jest on reptilianem. Natomiast ja mam na koniec pytanie, które muszę zadać, bo Warszawa, powiedziałeś, że jesteś warszawiakiem, że się czujesz warszawiakiem i jesteśmy w miesiącu sierpniu. Czy ty byś poszedł do powstania, walczyłbyś w powstaniu? Ja nie lubię takich pytań. Uważam, że to nie ma sensu takiego w ogóle pytania zadawać, bo ludzie, którzy mówią, wiesz, jakby, kurczę... Ale teraz to jest realne bardzo. Nie, znaczy, o Jezu, no to znowu, czy to jest realne, czy to jest nierealne, to jest temat na większą i długą rozmowę. Zawsze gdzieś tam jest w jakimś stopniu realne, tak? Zawsze gdzieś tam jest realne, że ta nasza rzeczywistość po prostu odwróci się o 180 stopni i się rozpadnie. To zawsze jest takie prawdopodobieństwo, mniejsze lub większe, nawet w czasach największego pokoju i największej prosperity, która też na całym świecie jest względna i punktowa, tak? To jest jakby po prostu tu przez chwilę jest spokój, ale gdzie indziej nie ma. Nie wiem, nie odpowiem ci na to pytanie, bo zawsze ludzie, którzy by... Mi się to kojarzy z takimi dyskusjami na Facebooku. No, ja bym poszedł i walczył. Ja też bym poszedł i walczył. Ukłony dla ciebie. Dla ciebie też ukłony dla ciebie. Boże, nie wiesz, czy byś poszedł i walczył, czy nagle, gdyby cię tam
podniósł, gdyby cię tam teleportowano w czasie, jak w odcinku jakiejś Strefy Mroku i tak dalej, czy byś nie biegł gdzieś po prostu, żeby po prostu się schować, po prostu przerażony, czy nie posikałbyś się ze strachu, a może po prostu trwałoby to 5 sekund, bo ktoś by podszedł i strzelił ci w łeb. Także ja bardzo nie lubię, dla mnie to jest taki role-playing game, to jest takie fantazjowanie, kompletnie nie wiem, co bym zrobił, na pewno w sytuacji jakiejś takiej przede wszystkim myślałbym o bezpieczeństwie swojej rodziny, to jest pierwsze, o czym bym myślał i najważniejsze, żeby zabezpieczyć swoich bliskich, a dalsze moje jakieś decyzje to byłyby uzależnione od tego, nie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Widzimy teraz na przykład mnóstwo bohaterstwa na Ukrainie, mnóstwo ludzi jakby walczy właśnie o ten kraj, bierze udział w tej wojnie, ryzykuje swoim życiem i tak dalej, i tak dalej. Mam dla nich szacunek, to jest w ogóle za mało powiedziane, co ja dla nich mam, ale co ja bym zrobił? Nie mam pojęcia, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, kurczę. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, co bym zrobił, najmniejszego. Dziękujemy bardzo. Jakub tu będzie, więc słuchajcie, zapraszamy, jeśli się Jakub zgodzi jeszcze pogadać z wami po spotkaniu, bo pytań jest sporo. Natomiast właśnie przybył Jurek Owsiak. Witam serdecznie, moi drodzy, nasz pierwszy gość Akademii Przepięknych. Jakub, to dla ciebie. Powiedz sobie w jakimś ładnym miejscu. Kasia, bardzo ci dziękuję. Dla ciebie także, już kolejna nasza tabliczka. Ja mam kolekcję ustawioną na biurku. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. Wielkie brawa, moi drodzy, i do zdjęcia. Odwróćcie się tyłem do publiczności. Niech będzie głośno! Bardzo wam dziękuję. Super, podoba ci się tutaj u nas? Jeszcze zostaniesz, czy już będziesz do domu? No też chwilę zostań, dobra, bardzo fajnie. Dziękuję wam bardzo. Moi drodzy, musimy przewietrzyć miejsce i za moment mamy rozmowę z Neonówką, czyli będziemy wyjaśniali, na czym polega kawał dobrej roboty. Dziękuję wam. Jak się czujecie? Dbajcie o siebie, dzisiaj jest ogromny upał, więc dbajcie o siebie. Wietrzymy teren i za moment kolejne spotkanie na Akademii Sztuk Przepięknych. Super, że jesteście. Kocham was bardzo.
Moi drodzy, wczoraj byliśmy świadkami występu, dzisiaj będziemy świadkami wyjaśniania tego występu. Być może, czy potrafimy się śmiać sami z siebie, do jakiego momentu możemy dojść, czy możemy przekroczyć, czy nie powinniśmy przekraczać. Moim zdaniem powinniśmy przekraczać i to bardzo. Na tym polega kabaret, na tym polega patrzenie na nas samych przez innych, którzy mają poczucie humoru. Jeżeli stracimy poczucie humoru, to tak jakby stracić poczucie smaku, węchu, czyli po prostu się można tylko zabić. Nie stracimy go nigdy, nigdy. Śmiejmy się, miejmy w sobie to poczucie absurdu, bo absurd cieszy i nie ma takiego miejsca na świecie, w którym by wszystko stykało, było piękne, a ludzie by powiedzieli, nie ma się z czego śmiać. Obyśmy mieli się z czego śmiać, w związku z tym szukamy tych wszystkich absurdów i zróbmy wszystko, aby ci, którzy je tworzą, te absurdy, także zrozumieli, że jest to kawał, że jest to śmieszna rzecz. Nie napinali się, nie napuszczali się, tylko zrozumieli, że potrafimy o tym rozmawiać w sposób właśnie kabaretowy. Przed wami bohaterzy wczorajszego wieczoru na kabaretną nówka. Zapraszamy na nasze fotele. Ja rozdam, znaczy inaczej, ja wam wręczę, to są nasze pakunki, czyli tak zwane tabliczki szczęścia na ścianę, którą możecie sobie powiesić. Dziękuję. To sobie rozdacie później w kontenerze, kto, komu, co, jak, to nie twoje zostaw. My cały czas, my wszystkie rzeczy mamy z kontenerem. To jest twoje, tak. Dobrze, reszta dla jeszcze pozostałej grupy ludzi. Moi drodzy, zostawiam was z kabaretem Nonówka, wielkie brawa! Dzień dobry. Cześć. Witajcie. Wyspani? Się okazuje, że prowadzący im niepotrzebny. Co tam u ciebie słychać? Przedstaw się może publiczności, skąd do nas przyjechałeś? Nas już znają, a ciebie? Wiem, z Warszawy, Onet was pozdrawia, jesteśmy na żywo też w Onecie. Dobrze tutaj być. Słuchajcie, Neonówka z nami dzisiaj na SP. Jak tak dalej pójdzie, to rząd odwoła Wigilię. Zaczęło się. Specustawa będzie, słuchajcie. Jedna noc, nie będzie Wigilii. Fajnie by było, jakby się rząd sam odwołał, wiesz, to... W czasie Wigilii. O Marszu Narodowców skecz zróbcie, odwołają. Nie wiem, czy mamy taką moc. Słuchajcie, musimy zacząć od tej inby w internecie. Pokazaliście rzeczywistość i to, jak jesteśmy podzieleni i co się dzieje w Polsce? Czy zrobiliście tak, jak powiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, pan Radosław Fogiel, może ogląda, powiedział, że tam są cytaty z Platformy, żywcem wyjęte. Po prostu siedzicie, oglądacie Tuska, przepisujecie, a potem jest w skeczu. Może on tylko... Ostatnią część skeczu oglądał i stąd ta wypowiedź. No powiedział, że nadrobił. Powiedział, że nadrobił. Nie, to... no tak naprawdę pokazaliśmy to, co się dzieje w naszym kraju. No, zresztą wczorajszy koncert tutaj w tym miejscu też pokazał, jakie są nastroje społeczne, jak to wszystko wygląda. My jesteśmy kabaretem, naszym zadaniem jest pokazywać to, co się dzieje w kraju i jak ludzie myślą. I po prostu to zrobiliśmy. I tak jak już wczoraj powiedziałem, jak mówię w wywiadach niejednokrotnie, po prostu pokazaliśmy prawdę. Kogo ta prawda boli? Ja tylko powiem, że jakbyśmy ufali rzecznikom, to by nie było inflacji, nie byłoby niczego, nie? Rzecznik sobie gada. Oni generalnie mają tak, że ten zawód polega na tym, ten zawód polityk polega na tym, żeby ściemniać cały czas. Także
Nie ufam takim ludziom. Słuchajcie, bo wy też nie zrobiliście niczego nowego. No, kabaret jest od tego, żeby śmiać się z tego, co dzieje się w kraju, co dzieje się między ludźmi, ale też co dzieje się między politykami. To przecież nie pierwszy wasz sketch, który wbija szpilę politykom, więc zastanawiam się, dlaczego akurat teraz i dlaczego akurat tak duża ta inba? Wiesz co, no, w poprzednich latach robiliśmy skecze o poprzedniej władzy, robiliśmy skecze o, nie wiem, SLD, czy tam o prezydencie Kwaśniewskim. Jakoś nikt tego nie zauważył. Teraz jest jakieś takie nie wiadomo co. No, naszym zadaniem jest to, żeby pokazywać to. No, kabaret uczy, bawi, wychowuje. Okej, to był mocny przekaz, ale stwierdziliśmy, że w tym momencie nie można już inaczej zrobić. No, jesteśmy tak oszukiwani i tak mamieni i tak podzieleni, że naszym zadaniem jest powiedzieć głośno, co o tym myślimy. I to jest zadanie kabaretu. No. Dokładnie. Znaczy, tutaj jest też jedno ważne, ważne zagadnienie, że ten sketch, on nie jest tylko sketchem, który ma atakować jedną ze stron politycznych. To jest przekaz do całej klasy politycznej tego, że jesteśmy podzieleni, jako my, jako ludzie. I spotykamy się z takimi sytuacjami. Przecież każdy ma w swojej rodzinie, rozmawiamy tutaj nawet na tym festiwalu, rozmawiamy z ludźmi, każdy mówi, że ma kogoś takiego w rodzinie, z kim nie jest się w stanie dogadać. My nie jesteśmy w stanie się komunikować, czy coś jest nie tak w tym narodzie, jeżeli my nie potrafimy się ze sobą porozumieć. No tak, no ale wiecie, przed wyborami wychodzi prezydent tego kraju i robi syf, bo mówi, że to ideologia, to nie są ludzie. Tak źle nie było nigdy wcześniej? No nie, właśnie tak źle nie było wcześniej. A przesłanie tego sketchu jest proste. Nie dajmy się podzielić i niech wasze Wigilie nie wyglądają tak jak w tej ze sketchu. Niech jest jak na Polendroku! Tylko, że ta dyskusja poszła w taką stronę, że każda ze stron chce to wykorzystać nas dla siebie, że tu atakujemy rząd, a tu druga strona jest w porządku, a że kiedyś było tak, a kiedyś było inaczej. To nie chodzi nam o to, żebyśmy po prostu dowalili tylko jednej stronie politycznej. My, zresztą tak jak każdy tutaj z nas pewnie i wiele osób w tym kraju, my jesteśmy zmęczeni tą całą sytuacją, że po prostu jesteśmy oszukiwani, mamieni, robią z nas głupków, wariatów i musimy na to wszystko patrzeć i nic nie możemy z tym zrobić, bo wynik w Sejmie zawsze jest 231 i możemy im po prostu skoczyć. Słuchajcie, bo to jest oczywiście neonówka. Smutno się zrobiło, nie? Tak, dlatego chcę trochę rozweselić, bo skoro jesteśmy... Pogadajmy trochę o pedofilii. Tak, żeby zmiękczyć trochę temat. Słuchajcie, można? Prosty zabieg. Skąd są te teksty? Dlatego, że ja w Onecie ostatnio robiłem reportaż, możecie sobie obejrzeć, na Onecie jest. Pojechałem do Bastionu PiSu. Tam wygrał Andrzej Duda w drugiej turze z 90% poparciem. PiS miał tam 80% poparcie w wyborach parlamentarnych. Tam są teksty jeden do jednego z waszego kabaretu. Inflacji nie ma, Rudy kradł. Za prąd jest więcej, ale dobrze rządzą. Ale my, no. my tak samo, przepraszam, my tak samo rozmawiając z ludźmi słyszymy, to jest identyczne jak mój wujek, jak moja babcia, jak moja ciotka, jak mój tam, każdy ma właśnie w rodzinie kogoś takiego i oni wszyscy mówią takim językiem. Ale wydaje mi się, że to też wynika z tego, że tak jak w tym sketchu mówimy, że zamykamy się w takich bańkach medialnych, nie dopuszczamy w ogóle zupełnie innych głosów do siebie. Nawet jeżeli mamy znajomych na Facebooku, no to ci znajomi są przez nas wybierani w taki sposób, że jeżeli myślą inaczej, to ich już odrzucamy, usuwamy, nie dodajemy. Więc te treści, które docierają do nas, są jednoznaczne z naszego punktu widzenia, bez względu po której stronie jesteśmy politycznej. I nie ma czegoś takiego jak informacje z drugiej strony, bo nikt nie po prostu do tych informacji nie sięga, nie dociera, a nawet jak dociera, no to w taki sposób, że i tak to odrzucają, bo się boją tego, bo to dla nich jest niebezpieczne, niesprawdzone. A fake news staje się prawdą. Kiedyś były jakieś, nie wiem, autorytety, ludzie, którzy tworzyli, pisali, jakieś prace naukowe powstawały, później to zostało wszystko w jakiś sposób oceniane, weryfikowane, poddawane jakiejś analizie. A teraz nie, wystarczy, że Jadzia z Mięsnego napisze coś na Facebooku, drugi Kaziu to gdzieś tam podlinkuje i to już jest prawda. Nikt tego nie sprawdza, czy to jest prawda, czy nie.
No tak, tak jak piszą o was, że to jest sketch o ojcu i dwóch braciach, a tam jest przecież dziadek, jego syn i jego syn, więc tam są trzy pokolenia. A to już jest problem dziennikarstwa. No tak, jeżeli byśmy mieli rozmawiać o, w ogóle o dziennikarzach. Nie, no nie rozmawiajmy o dziennikarzach w tym kraju. Dajcie spokój, to nie jest rozmowa o dziennikarzach. Wywołałeś nutrię z lasu, proszę. To jest też, przecież wy jako dziennikarze dajecie się tak mamić, tak wami kręcą, narzucają wam treści, po prostu jaracie się tym przez trzy dni i to jest... To wy jako dziennikarze jesteście czwartą władzą w tym kraju, a jesteście rozpykiwani jak dzieci. Po prostu proste treści, łapiecie to, trzy dni, wypad do kosza. Następny. Czego się boicie? Dobrze, że jest jeszcze Onet. Kto? Jesteśmy niezależni, także mamy to w dupie. To jest nasz ostatni tutaj pobyt, wiesz? Dobrze, że u nas nie ma pasków. Nie, wiesz co, wydaje mi się, że też głośno powinniśmy powiedzieć, że nie jesteśmy na niczyjej smyczy, politycy. Na niczyjej smyczy. Tak, bo teraz mamy taki zalew po prostu trollingu i hejtu i wszyscy oczywiście, duża część osób nas hejtuje i mówi właśnie, że jesteśmy po jednej stronie i że w ogóle popieramy kogoś. Nie, nie popieramy nikogo, tylko po prostu pokazaliśmy prawdę, a ta prawda zabolała. No jeżeli zabolała, to znaczy, że coś jest nie tak. To jest nasze przesłanie, że to nie powinno pójść w tą stronę. Tym bardziej, że jesteśmy w XXI wieku, w demokratycznym, teoretycznie demokratycznym kraju, w Unii Europejskiej. I za coś takiego nagle robi się jakaś wielka, nie wiem, imba, nie wiadomo co. Że po prostu to jest absurdalne, że kabaret, który wyszedł i powiedział ze sceny normalne słowa, które padają w każdym polskim domu, nagle stawiany jest jako, nie wiem, wzór bohaterowie i nie wiadomo kto. Dla nas to jest dziwna sytuacja. No ale dla drugich jesteście ci najgorsi. No zawsze muszą być, zawsze musi być wróg, nie? Zawsze jest... Zresztą w tym sketchu też jest to pokazane. Oni cały czas nam wynajdują nowych wrogów. Cały czas dostajemy na tacy. Oni nawet nie muszą się zastanawiać. Oni po prostu im podadzą tego wroga. I tym wrogiem być może teraz będziemy my, więc to... Już nawet czytałem taki wpis, że kabarety polskie powinno się upaństwowić i... Znacjonalizować. Powinna być lista kabaretów dopuszczalnych. I ile razy występowaliście? Zrobimy fuzję razem z Orlenem. Ile razy byliście w Opolu? W Opolu? Ale... Przejazdem czy...? Nie, no na festiwalu. Ja tam kiedyś dziewczynę miałem. Z Opola? Nie. No bywaliśmy tam, no. Bywaliśmy tam, ale od pewnego czasu nie jesteśmy zapraszani, więc... Nie, w Opolu byliśmy kilka razy, nawet prowadziliśmy kiedyś wieczór kabaretowy w Opolu. Ale to już za Kurskiego było? Za kogo? Za Kurskiego. Kurski, Jacek. A, ja zrozumiałem Górskiego, myślałem, że chodzi ci o tego trenera. Przez K. Nie, ja pan nie, Jacek nie. Kurski powiedział jasno, jak przyjmował telewizję, że w jego telewizji nie ma miejsca na rechot, więc nie ma nas tam, no. Nikt tam się nie śmieje. Z całym szacunkiem, znaczy, ale wolelibyśmy tam nie być, no. Znaczy my jesteśmy też... Jeszcze to odwołasz. My jesteśmy takim kabaretem, który też nie często się pokazuje w telewizji, bo wolimy grać na żywo, pokazywać ludziom nasz program na żywo. Po dwóch latach nagrywamy cały program do jakiejś tam telewizji i skupiamy się głównie na tym, więc nie mamy też takich ciśnień, że musimy być w telewizji, że potrzebujemy. A telewizja polska zrezygnowała z większości z kabaretów, więc my też zrezygnowaliśmy z niej. Więc... Boją się. Nie wiem, czy się boją. No, jest... no boją. Słuchajcie, kto nas znaczy, tak... Może i tak naprawdę byśmy tam, jak gdybyśmy tam wystąpili, to może to wszystko by to wyglądało fajnie na nagraniu, ale później nie poznalibyśmy swojego sketchu już po montażu, nie? Für Deutschland by było tam co chwilę. Dlatego w Koszalinie wystąpiliśmy na live'ie. Wniósłbyś opłatek, już flaszki byś nie zdążył. I dlatego jesteście na najpiękniejszym festiwalu świata.
I jak tak okiem sięgnąć i na naszą publiczność i w ogóle na cały festiwal, zresztą ty śpisz na polu, więc wiesz, jak to wygląda. Tu jesteśmy wszyscy razem, wszyscy tacy sami, piękni, kolorowi. Ale tak na co dzień, kto nas podzielił? Jeszcze raz pytanie, bo... Kto nas tak podzielił? Czy to zawsze tak było, że oni nas dzielili i doprowadzili do takiego momentu, kiedy jest już tylko prawo i lewo i nawet ta Wigilia tak wygląda? Czy to ta władza? Jeżeli pojawia się ktoś, kto tobie narzuca, jak masz żyć, z kim masz żyć, co masz robić, w końcu będzie to budziło zdenerwowanie i podział. I to się dzieje w tym teraz w naszym kraju. Ale dlaczego my nie możemy powiedzieć, słuchajcie, to jest syf i oni nas chcą podzielić, a my się nie dajmy, żyjmy jak na polędroku. Okej, ale jak masz taką tubę propagandową za 2 miliardy złotych jak Telewizja Polska i dociera to do tych ludzi, którzy nie mają dostępu do, nie wiem, innych mediów albo są, nie wiem, troszeczkę prości i dostają ten przekaz do głowy, no przecież tego, słuchajcie, no kurwa, tego się nie da oglądać, to jest tak... To jest taka propaganda. Ale ma to wpływ na ludzi. I to ma wpływ i dlatego tak jesteśmy podzieleni. No przecież słuchajcie, ta postać, którą gram. Ja mam taką osobę w swoim rodzinnym domu. To nie jest jakiś wymysł, to jest prototyp. Wystarczyło trochę pooglądać i to jest ten człowiek, który, no, kurde, żyje z moją matką, no. Ale też to jest problemem, ponieważ my nie chcemy, żeby ci ludzie tak się zachowywali i nie chcemy, żeby właśnie był taki podział. I tu jest problem, jak ten podział zakończyć, bo no dobra, teraz idziemy w stronę kolejnych wyborów i jest wielka nadzieja opozycji, że opozycja wygra te wybory, ale problem zostanie. Co zrobimy dalej w tym momencie? Bo druga strona też będzie chciała mieć, czuć się normalnie w tym kraju. I to jest problem polityki i polityków. Jakie oni rozwiązanie znajdą na to, żebyśmy w końcu mogli ze sobą normalnie rozmawiać? Jeżeli ja rozmawiam z jakimś człowiekiem, który mi mówi, super ten wasz sketch, a mam taką sytuację, bo organizowałem ostatnio mojej babci 80. urodziny. Ona zaprosiła koleżanki, przyszły, zaczęły rozmawiać i w pewnym momencie dyskusja przeszła na tematy polityczne. Tak się pokłóciły, że ta babcia powiedziała swojej najlepszej koleżance, słuchaj, my już nie będziemy przyjaciółkami. No to jest naprawdę już taki kosmos, że to jest smutne, to jest po prostu smutne. No po sketchu i po tej inbie też Twitter się zagrzał. Platformerzy pisali, że tak jest w Polsce. PiS pisał, że cytujecie Rudego, znaczy Tuska pana. Ale jedni i drudzy ten wielki dół cały czas kopią. My czekamy w końcu, aż ktoś przyjdzie i zacznie to zasypywać. Ten problem narasta. Okej, to co Romek powiedział, zmieni nam się władza. A co dalej z tymi ludźmi, którzy są za PiS-em? Czy co, wyprzemy ich? Nie, zróbmy, niech coś się wydarzy w tym kraju, który zacznie coś, co zacznie nas w końcu łączyć, a nie dzielić. To polędrok musiał cały rok by trwać. No to zaproście tutaj w końcu wyborców PiS-u. No ale polędrok... Może są wyborcy PiS-u? Pewnie są, no i super, no. Kto jest za PiS-em, niech siądzie. Są! Dzięki. To nie jest wiec polityczny. Mówimy o ważniejszych rzeczach niż polityka. O tym, jakimi powinniśmy być ludźmi. Dobrymi i po prostu prawdziwymi, a nie... To, co tutaj się dzieje, to jest nadzieja rzeczywiście dla Polski, że będzie dobrze. Słuchajcie, czy wy, myśląc nad tym skeczem, układając go w głowie, dobrze się bawiliście? Czy to była dla was orka, zaduma? No i właśnie takie pytanie, że cholera, naprawdę nie jest dobrze. Znaczy, na ile wy się śmiejecie i robicie sobie z tego jaja, a na ile to jest po to, że już się tak ulewa, że trzeba coś z tym zrobić? Znaczy my w ogóle wczoraj zagraliśmy tutaj jeden z naszych najbardziej emocjonalnych koncertów w naszej karierze. Wyszliśmy, czuliśmy, że...
czuliśmy, że tu nie chodzi tylko o śmiech, o zabawę, bo to jest nasza praca. My chcemy, żebyście poprzez nasze skecze, nasze piosenki czuli się fajnie. Dostajemy mnóstwo telefonów, wiadomości, że jak ktoś był chory, to oglądał nasze skecze, bardzo mu to pomogło. Jak mam doła, to oglądam te skecze po pracy, przychodzę, nie, nic mi się nie chce, oglądam wasze skecze, jest super. Wiemy też, że są ludzie, którzy nie lubią kabaretu, okej, to też jest dla nas zrozumiałe. Natomiast wczoraj były takie emocje, czuliśmy to w tym namiocie i w ogóle to na zewnątrz. Widzieliśmy jeszcze później wasze nagrania też, które wrzucaliście gdzieś tam na media społecznościowe. To było coś niesamowitego, że w pewnym momencie, kiedy tworzyliśmy te skecze, bo to pytałeś, no to oczywiście chodziło nam o to, żeby one były śmieszne, ale ta rzeczywistość nasza spowodowała, że nie możemy już po prostu stać obok i nie mówić tego, co wszyscy myślą. Po prostu powiedzieliśmy to. To też wynikało z naszego wnętrza i powiedzieliśmy to i czuć było tutaj no ten odbiór społeczny i to wszystko, co się działo. No, niesamowite emocje. Nie wiem, czy wy też to czuliście, ale my mieliśmy takie ciary po prostu, że czad. No, szacun i wielkie dzięki jeszcze dzięki. Raz za to, co się wczoraj wydarzyło. I nie chodzi tutaj o dowalanie jakiejś jednej opcji politycznej czy drugiej, nie, ale że po prostu jesteśmy w takim dziwnym momencie historycznym, takim dziwnym, znaczącym punkcie naszego życia, że te chwile będziemy pamiętać bardzo długo. Bez względu na to, w którą stronę pójdzie ten kraj, to i tak jesteśmy z siebie dumni i zadowoleni, że powiedzieliśmy, wiele osób mówi, że kurde, macie jaja, że powiedzieliście to, co wszyscy myślą. I tak do tego podchodzimy, że mamy po prostu takie poczucie, że powiedzieliśmy coś, co każdy myśli, a my po prostu mieliśmy odwagę to powiedzieć. Jesteście artystami. Od zawsze artyści wyrażali swój głos, swój sprzeciw. Przerwę ci, bo no? Artystów jest... Może kilku poznałem. My jesteśmy rzemieślnikami. Robimy to, co kochamy. Tyle. Artysta to jest bardzo duże słowo. Kontynuuj. I ile procent hejtu się wylało? Bo wy mówiliście, że rzeczywiście z jednej strony poszedł hejt, z drugiej strony ale to jest zbijanie... Nie mamy takich hejtomierz, wiesz, bo Michał jest fizykiem, zrobił wzór do liczenia hejtu. I właśnie jest pytanie, czy ten hejt też się podzielił, wiecie, porówno, tak jak oni nas podzielili, 50 na 50. Ale to jest nieważne, bo znowu to robimy, a ile macie właśnie tego hejtu, ile pozytywnych, to jest nieważne. Ważne jest to, że zrobił się teraz ten szum medialny, że ten problem w końcu zaczął istnieć w mediach społecznościowych, ale też i nie tylko, i że o tym się w końcu mówi, bo to jest problem. Znaczy to też ja powiedziałem wczoraj, że jest ten hejt, ale jest bardzo dużo głosów pozytywnych i to jest też dla nas budujące i krzepiące. Oczywiście dostajemy dwa rodzaje opinii. Opinie super, szacun. Jesteście naprawdę świetni, to co zrobiliście, wielka odwaga. Nie wiem, czy mogę powiedzieć to drugie słowa, które dostajemy, ale że jesteśmy chuje jebane cwele i to jest ta druga strona, która dostaje. Nie ale... mów tego drugiego na głos. No, także, no to nie powiem tego, co ta druga strona pisze, ale no tak to wygląda, tak wygląda ta dyskusja, słuchajcie, no jeżeli, fajnie by było, gdyby ci ludzie, którzy się czują dotknięci tym skeczem, obrażeni, napisali do nas, że może porozmawiajmy, może tak, może nie, a nie, to jest po prostu wyzywanie od najgorszych. Ja może jedno zacytuję. Proszę. Chłopcy z Neonówki chyba nie rozumieją, o co toczy się walka. Uwaga, to bój o niepodległość w stanie braku, jak na razie, wojny kinetycznej. To walka o każdy kamień niemilowy z Targowicą i partią pobolszewickiego, post-PRL-u, obecną opcją niemiecką, poddania Polski interesom Niemców pod kontrolą za ordery i pieniądze. Od kabareciarzy nie oczekuje się oceny czegokolwiek. Wolałbym, żeby zajęli się po prostu pajacowaniem. Do tego ich wynajmujemy i za to im płacimy. Kurwa, no piękne. No. To ja też przytoczę. To nie jest śmieszne. Ten rząd dał wam chleb. Opodatkować tych pseudokabareciarzy tak wysoko, że w biedrze skończą na kasie. Nie ma pozwolenia na żarty. Słuchajcie, to jest dobry moment, żeby powiedzieć wam, że tu jesteśmy dla was.
I wy też możecie zadawać pytania neonówce. O, to miała być ta ostatnia część, ale myślę, że możemy zrobić, że jak ktoś po prostu chce zadać pytanie, to łapka w górę, są mikrofony na... Ja podejdę. Na sali, więc na pewno macie do nich mnóstwo pytań. Jesteście już zmęczeni tym całym zamieszaniem, bo to od kilku dni jesteście numerem i klikacie się jak pojebani. Tylko bez brzydkich słów. Przepraszam. To jest porządne. Szalenie się klikacie dobrze wszędzie. Ja ci powiem, że jest ciekawa sytuacja, bo raptem dostaję dużo SMS-ów od ludzi, z którymi już dawno nie rozmawiałem i zapomniałem, że mam ich w telefonie. To jest niesamowite, że to tak poszło taką falą. Ale to chyba dobrze, bo temat ważny i to, że się to rozlało na całą Polskę i nie tylko, to szacun. Napisał do mnie kolega, który jest na kontrakcie w Tajlandii i mówi, tutaj też to dotarło, nie? Tak, tak, ja wczoraj miałem wejście do radia w Chicago, także na żywo o 12 w nocy jeszcze po tym naszym koncercie, także za wielką wodą już też wiedzą, także tam... A ja z kolei rozmawiałem z kolegą z Australii, który wyjechał. Także wszyscy, a miałem też ciekawy głos od mojej mamy, bo też moją mamę zaczepiają ludzi, w większości jej gratulują, ale część jest też takich głosów, że nas zamkną, czy się nie boicie, że nas zamkną i w ogóle, i podchodzi do mojej mamy taka jej koleżanka i mówi, słuchaj, jeżeli będą zamykać twojego syna, to wszyscy będą zbierali po 5 zł, to nasza wieś da po 10. Jedyna osoba, która się do mnie nie odezwała, to partner mojej matki, także... Mamy pytanie, tak? Super. Jest tam pytania z sali. Witam. Cześć. Cześć. W zeszłym roku po waszym występie, jak wszyscy wiadomo, grzecznie rozchodziliśmy się do namiotów spać. Przechodziłem obok takiej młodszej parki i usłyszałem fragment rozmowy, jak tam było, co wam się podobało, no i ona do typa mówi... No wiesz, połowy nie zrozumiałam, ale strasznie mi się podobało. I to wam chciałem powiedzieć. Dziękuję. Dzięki. Czyli połowa nie zrozumiała. Ale już połowa zrozumiała, także to jest ważne. To jest światełko. Mamy następne? Tak. Oczywiście, że tak. Cześć, jestem Sebastian, jestem z Tarnowskich Gór. Pozdrawiam wszystkich z Tarnowskich Gór i ze Śląska. Takie pytanie mi kuzynka podsunęła z Wrocławia. Panie Romanie, wybory prezydenckie się zbliżają. Czy będzie pan startował? A jak nie, to czy macie w planach założyć jakąś partię polityczną zajebistą, najlepszą na świecie? No Romek, zdradź się. Oho. Nie wiem, czy to ten moment, żeby już rozpocząć swoją kampanię. Dasz radę, wszyscy będziemy tak, ciebie tak. Wspierać. Patrzę, obserwuję Załęckiego cały czas, także tak się śmiali z kabareciarzy, a okazuje się, że facet ma największe jaja w tamtym kraju, także... To jest też... Że tak trochę ucieknę od pytania, ale to jest też ciekawa rzecz, bo my z kabaretu do niedawna jeszcze byliśmy trochę też tak disowani, byliśmy tacy oldschoolowi, że... Pamiętam, jak jakaś taka młoda dziewczyna kiedyś nas poznała i mówimy, że jesteśmy z kabaretu. Ona mówi, a kabaret, to na to chodzą starzy ludzie. Także teraz mam nadzieję, że też właśnie te 50%, o których mówił wcześniej kolega i ci młodzi ludzie też to gdzieś tam może w końcu do nich dotrze, że starzy, ale jeszcze w zielone gramy. I no nie mamy w ogóle żadnych planów. To polityka nie, to żadne tutaj niestety... No nie. Poza tym jesteśmy tak ze sobą dobrze zgrani, że jeżeli byśmy mieli się później spierać o stołki, to chyba nie, to... Rozczaruję, ale niestety są lepsi ode mnie, niech oni się... Musielibyśmy we trójkę kandydować na jednego prezydenta. Musielibyśmy potrafić kłamać, a to ciężko. Właśnie. Za szczerze, nie nadajemy się. To nas już od razu na wstępie dyskwalifikuje. Dzięki bardzo, trzymajcie na się. Na premiera, tak. Dzięki. Ministra edukacji narodowej, to ja bym z chęcią, ale... No hit. No. Nie poruszajmy trudnych tematów. To poruszmy publiczność, proszę. Dobrze, cześć, ja jestem Rafał, z Wrocławia także. Cześć Rafał. Pozdrawiam cały Wrocław, jeżeli ktoś... Jest tu ktoś z Wrocławia jeszcze? Jest, to jest, Rafał, jest. Tylko ty jesteś i tam... Cześć! Poznaję cię. I Jaycyczka jest z Wrocławia. Słuchamy, Rafał.
chciałbym się zapytać, czy zdarzył się wam czasami taki strach może o to, że rzeczywistość dogoni wasz kabaret po prostu i że nie będziecie już mieli z czego się śmiać, ponieważ tak naprawdę cała rzeczywistość stanie się jednym wielkim kabaretem. To wtedy to nie już? To wtedy zostałem jeszcze niepełnosprawni. Rzeczywistość dostarcza nam cały czas jakichś tematów, więc mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli się z czego śmiać. Aczkolwiek faktem jest, że grupa polityków no jest no daje nam mocno po piętach, gdzieś tam jesteśmy, czuję, że oni są coraz lepsi, jeżeli chodzi o żarty. Czasami nawet lepsi, wiesz, to... No. Ostatnio taki niewielki stand-upowiec przerwał swoją trasę. Letnią. Coś tam mu nie żarło, wiesz, wycofał się. Nie, to po prostu publiczność już to tyle razy widziała, że już nie chciała przyjeżdżać. Znali po prostu te teksty, że musi nowy program napisać i pewnie ruszy w trasę. Okej. Dzięki. Dobra, dzięki również. Pozdro dla Wrocławia. No, tym razem Tomek Koło. Tomek Koło. Pytanie do was. W ostatnim czasie mamy komika, który jest bohaterem nie tylko Ukrainy, ale świata. No i mamy polityków, którzy w jakiś sposób zostali niepisanymi komikami. Czy nie boicie się konkurencji z ich strony? I jak widzicie ich poziom no, w dziedzinie tego komikowania? To chętnie byśmy zobaczyli tutaj ich na przykład na ASP. Ciekawe, jaka by była reakcja, jakby wyszli tutaj. O, to jest ciekawy pomysł, żeby właśnie politycy każdej opcji przyszli tutaj, porozmawiali ze sobą, posłuchali głosu społecznego, wy byście im zadawali pytania, to by było ciekawe. To... Wiem, co by było. No, nie wiem, dlaczego. No, to był też jakiś test dla nich. To był jakiś test. Nie wiem, no nie obawiamy się tej konkurencji tych komików, no zobaczymy. No. Sytuacja jest dynamiczna, powiem tak. Śmiało. Witam, Artur z Łodzi. Ja mam takie, może nie tyle pytanie, co wyzwanie może. Teraz pojawił się nowy mem. Pozwolę sobie zacytować i potraktować to jako właśnie wyzwanie może dla panów. Podobno jest nowa gra towarzyska. Zapraszasz gości na 19:30, włączasz wiadomości i pijesz 50 gramów za każdym razem, kiedy usłyszysz słowo Tusk. Albo tutaj Rudy. Wygrywa ten... To dotrwa do pogody. Podobno w tym kraju jeszcze nikt nie dotrwał. Nikt pogody nie ogląda na TVP. Jest. Sami słyszycie, to jest, życie pisze najlepsze po prostu scenariusze i tak powstają też teksty i my niektórych rzeczy naprawdę nie bylibyśmy w stanie wymyślić i dopiero kiedy jesteśmy na scenie i kiedy to się dzieje, ta interakcja, dopiero gdzieś to tworzy się, więc tutaj... To... Poza tym ten sketch, o którym tak głośno teraz, jak była prapremiera naszego programu, to było jakieś 4 lata temu, 5, to ten sketch miał... Mieliśmy usiąść i mieliśmy tylko zarys, puentę i szliśmy na żywioł. I tak naprawdę ten sketch się układał przez improwizację. To, co było dobre, zostawało i on nie jest do tej pory spisany. No, się cały czas układa, więc cały czas jest... Bo też nam zarzucano oczywiście, że bo pokazaliście stary sketch. Okej, sketch jest starszy, natomiast cały czas tam się dzieje i cały czas ta sytuacja się zmienia i ten sketch podejrzewam, że będzie grany jeszcze...
naszą publicznością, bo poza wami jest jeszcze internet i mam już pytanie od internautów. Pytanie od Dawida. Czy byliście kiedykolwiek uczestnikami festiwalu, nim założyliście Neonówkę? Festiwalu, masz na myśli Woodstock? Jak byliście na Woodstocku, to obowiązkowo musicie o tym powiedzieć, a jak byliście w Opolu, to też powiedzcie. Ja może opowiem swoją historię. Macie państwo godzinę teraz. Słuchajcie, może tego nie widać, ale jestem starym punkiem. Z Lidzbarka. Kto był na pierwszych, bo ja byłem z takim irokezem, z takimi czubami, byłem w Szymanowie pod Wągrowcem. Kto był na Energię Mocy, to jeszcze się nazywało? Ktoś był? No tam był. To tam byłem, no i cóż, tutaj przywiozłem swoje dzieci, żeby im pokazać, jak się tata kiedyś bawił. Słuchajcie, robicie taką robotę, moje dzieci chodzą, tak się brechają, oni mają 9, 10 i 3 lata. Słuchajcie, to co się tu dzieje, jak jesteście poprzebierani, jakie hasła lecą, jakich oni nowych słów się uczą, słuchajcie, to jest niesamowite, ale ja taki byłem też i dlatego mi jest tutaj miło z wami być, dlatego zostałem na polu, ponieważ chciałem jeszcze raz poczuć te emocje, które miałem jako nastolatek. Punk's not dead. No i Przemek jeszcze pyta, co powiecie na porównania do kultowego kabaretu Tej? To jest pytanie ze strony moje ASP.pl. No to Romek, to pytanie do ciebie ewidentnie. Znaczy ja powiem szczerze, że to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, jaką przeżywam w tym okresie tutaj tego całego zamieszania, że dostaję głosy, że kiedyś to był kabaret Tej, teraz jest Neonówka. Dla mnie to jest coś niesamowitego, ponieważ ja się wychowałem na kabarecie Tej, na Zenonie Laskowiku i Bogdanie Smoleniu, także to było coś niesamowitego, bo ja będąc młody, no, słuchałem tych treści, nie do końca jeszcze świadom tego, co tam jest, ale gdzieś tam nasiąknąłem tym wszystkim i to był dla mnie taki wzór, jak zakładałem Neonówkę, to chciałem, żebyśmy byli też jacyś i ten kabaret Tej był takim dla mnie wzorem, autorytetem. I porównanie do tego jest dla nas, z punktu widzenia mojej drogi kabaretowej, jest takim największym osiągnięciem, prawda? Jak i dla mnie i dla Radka. Podejrzewam dla moich kolegów również. I co ciekawe, że jeżeli posłuchalibyście teraz kabaretu Tej, to te teksty też świetnie pasują do tego, co się u nas dzieje. Także pomimo czasu to jest dalej aktualne. Mieliście jakiś kryzys przez te lata? Nie wiem, przyszedł taki moment, kiedy myśleliście, że może to rzucić, albo że już nie śmieszycie tak, jak chcecie śmieszyć, czy tego nigdy nie było? To jest też, ja od razu może krótko odpowiem, to jest też sytuacja taka, którą ostatnio jeden z naszych znajomych organizatorów powiedział, że to, co jest niesamowite w waszym kabarecie, to, że widać, że wy jesteście tacy koleżeńscy, przyjacielscy, że wy się lubicie na scenie, że to nie jest udawane i że wy po prostu, to wynika z was, że to nie jest ustawione, że ty zagrasz tak. Nie, my lubimy się ze sobą, nie mamy jakichś konfliktów, nigdy w zasadzie nie mieliśmy i to jest najpiękniejsze, co może się w życiu przydarzyć, to robić to, co lubisz. To jest nasze hobby, to była nasza pasja. Zanim zaczęliśmy zarabiać, to robiliśmy to dlatego, że to nam się podobało, a pieniądze pojawiły się później. I chyba to jest też tajemnica naszego takiego sukcesu. Odpowiadając na twoje pytanie, tak mieliśmy. Słuchajcie, 5 milionów odtworzeń, wyświetleń na YouTubie od początku tej imby. 5 milionów? 5 milionów już, imba? Tak. Imba? A weź wytłumacz to ludziom, co to jest Oni imba. Oni wiedzą, co to jest imba. To mi wytłumacz. Gówno burza w internecie. Gówno burza w internecie. A, okej. Okay. Gówno burza. A nie można tego jakoś, tak jak kolega mówił, nie tak łopatą do głowy, tylko jakoś tak ładniej? Metaforami. Inteligentniej. Metaforycznie. Oni mają inteligentniejsze pytania. To jest wydarzenie o dużym zasięgu społecznym, które wpływa na nasze myślenie i kreuje nasze patrzenie na przyszłość i rzeczywistość. Tak. Można językiem polskim? Można, a nie. Czyli jednak nie gówno burza. Nie, nie. Proszę bardzo.
Dzień dobry, jestem Przemek z Trzciela i właśnie ja byłem autorem tego pytania o tej. Napisałem je zanim przyszedłem tutaj do... A, no to już było, Przemek, masz inne? Tak, mam inne pytanie. Super! Wymyśliłem inne pytanie. Panowie, ciekawie mnie interesuje, jak wygląda proces twórczy, jeśli chodzi o wytworzenie takiego sketchu. Wy jakoś, nie wiem, macie ze sobą zawsze jakiś zeszyt, zapisujecie pomysł, jak wam wleci, czy spotykacie się może przy czymś dobrym i wtedy wpadają wam pomysły do głowy. Jak to wygląda? Nie wiem, czy możemy w ogóle udzielać informacji na takie tematy, bo teraz... Wiesz, to nie, na pewno nie używamy używek przy tworzeniu. Romek pisze teksty, przynosi je na próbę. Mogę powiedzieć, Romek? Romek przynosi pomysły na próbę, a później siedzimy, wiesz, razem to próbujemy ogrywać, robimy prapremierę i sketch dopiero gdzieś po 3 miesiącach zaczyna być taki, jaki chcemy, żeby był, a na scenie dużo się dzieje improwizacji. I to, jak często mówimy, że jest to pewnego rodzaju ubieranie choinki w bombki. I po prostu te bombki, które są brzydkie, zdejmujemy, te, które nam się podobają, układamy i ta choinka jest coraz bardziej świecąca, później światełka i tak dalej. I to tak się tworzy. My często nasze numery są robione na scenie, bo publiczność jest najlepszym recenzentem tego, co jest śmieszne, a co nie. My tak naprawdę, siadając do każdego programu, nie wiemy, czy to będzie śmieszne. Nie ma patentu, nie ma szkoły na to, jak rozśmieszyć Polaka. Nie ma, więc wy jesteście naszymi recenzentami i to wy układacie nasze numery tak naprawdę na scenie. Tak, to jest też taki zawód, że od razu dostajemy zwrotkę. Wiemy, czy coś jest śmieszne, a co jest nieśmieszne. Jeżeli nie jest nieśmieszne, to musimy nad tym popracować. I to też, co ciekawe, że ktoś raz był na naszym występie, na danym programie, to przychodzę na niego za 3 miesiące, 4,5 roku, to zobaczy ten sketch najprawdopodobniej już w zmienionej formie. Już oczywiście tam wiele zmian się pojawi. Także to cały czas żyje, a poza tym jesteśmy też już w takim wieku, że dużo nie pamiętamy, więc musimy sobie radzić na scenie improwizacją. Jest i niewiasta. Proszę, zapraszamy do zadania pytania. Cześć, Marta z Wrocławia. Mam pytanie. Kto był pierwowzorem Luśki Paciaciakowej? No, Michał. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale... Bez nazwisk, bez nazwisk. Jest to pani urzędniczka. Dokładnie tak, pani urzędniczka. Ta fryzura, to mam wrażenie, że jakbym ją oskalpował. I jest to pani w urzędzie, która... to ona zdejmowała Lenina ze ściany, bo mam wrażenie, że ona zakładała w ogóle ten powiat i... Mówię tutaj konkretnie o Środzie Śląskiej, którą serdecznie pozdrawiam. Prywatnie ta pani jest niesamowita. Jak się do niej przychodziło cokolwiek załatwić, to ona kawę pije teraz. A druga sytuacja to, no to czekam dalej grzecznie. Idę w korytarzu i za chwilę w końcu wychodzi, to co teraz? A ona do mnie, a jak kawa to papieros. No i stwierdziłem, że to jest ta postać. My żeśmy nawet spróbowali stworzyć sketch o urzędniczce. Gdzieś tam urzędniczka się gdzieś w naszym sketchu pojawiła i z tej urzędniczki powstała później Luśka Paciaciakowa. Także droga była długa. Ja mogę przy okazji powiedzieć, bo tego pytania nie zadałaś, ale mogę sam sobie zadać, jak to był pierwowzorem Wandzi, bo to też była ciekawa postać i kiedyś mieszkając na Śródmieściu we Wrocławiu, taka dosyć menelska dzielnica tam się zrobiła wtedy, widziałem, wchodząc do kamienicy, po schodach idzie przede mną właśnie taka osoba jak Wandzia i słyszę, od tyłu ją widzę i słyszę taki głos, Boże, jak ciężko, myślę, kurde, wchodzi po tych schodach, może z zakupami, może jej pomogę, ona tak wyprzedza mnie, a ona idzie z browarem w ręku i... No to ja też sobie zadam pytanie, ja kiedyś spotkałem Boga. Na przystanku. Przechodził na przystanku Jezus, tak. Kolejne pytanie. Proszę. Dzień dobry. Maciej Fymański, jestem z Inowrocławia. Panowie, mam do was takie pytanie z rodzaju co by był gdyby. Odnośnie w oparciu o sketch Niebo. Co byście zrobili, mając boskie moce, zważając na to, że Polska jest strasznie podzielona,
Gdzie byście Polaków wszystkich do jakiej epoki albo do alternatywnego świata przenieśli, wy byście nie pogryźli? To jest niesamowite pytanie, zresztą podjęliśmy taką próbę, bo pierwowzór sketchu nie, bo właśnie na tym polegał, że próbujemy tam właśnie z Bogiem i świętym Piotrem i Skrybą przenosić tych Polaków w różne miejsca i okazuje się, że wszędzie jest coś nie tak. Nie wiem, wydaje mi się, że Polska jest tak pięknym krajem i tak wspaniałym, że zostańmy tutaj, tylko wykrześmy sobie w siebie tą miłość i dobroć i szacunek i naprawdę możemy tu zostać. Nie musimy się nigdzie przenosić. Hej, jestem Marysia z Wrocławia. Niestety nie wymyśliłam żadnego pytania. Jest tu ktoś spoza Wrocławia w ogóle na tym festiwalu? Mamy to ustawione, słuchajcie. Chciałam pozdrowić swojego krzesnego, który siedzi na scenie i to tyle. Co chciałaś? Jeszcze raz. Pozdrowić swojego krzesnego, który siedzi na scenie obok... Rodzina! Tak. To moja Marysia, no. A chrzestny wie, gdzie ty jesteś? Ja się pytam, czy tato wie? To jest ta Marysia, o której tyle nam opowiadałeś? Ta Marysia, ona śpiewa. A. Pokazywałem wam nawet. A, to ta Marysia. Słuchajcie, wielkie brawa dla Marysi. Marysia, to podejdź tam później do mnie. Zostawię ci jakieś pieniądze na zabawę. Na komunię nie dał, to chociaż teraz da. Z tego rowerka już chyba wyrosła, jak widzę. W ogóle wyrosła dziewczyna, nie? No, powiem ci, że no, nakłada, to już też nie wiem, czy nie. To... A kto to jest ten facet obok? Marysiu. Nic trwałego. Później będę sprawdzał. Dobrze, przepraszamy, następna osoba, bo już pan czeka. Idźcie i zabezpieczajcie się. Jaki chrzestny? Gdybyś ty o tym pamiętał parę lat temu. Śmiało. Proszę. Witam wszystkich. Paweł, Stara Koretnica, pozdrawiam Mirosławiec i Kalisz Pomorski. Ale, brawo! Ale pytanie i refleksja do was. Bójcie się Boga. Nareszcie jesteście. Niektórzy może tego nie pamiętają, ale to są słowa z... filmu Sami Swoi. To są stare dzieje. Ja odpowiem... Po moim siwym włosie pamiętam te czasy jeszcze. Ja odpowiem filmem Samym Swoim na to pytanie. Właśnie tutaj zadawali nam pytania, co byście tam zrobili. Ja mówię, nie wiem, ja tylko pociągnął. Tak, w trzeciej części tak było. Słuchajcie, tak obserwując was, skojarzyły mi się czasy, bo tak jak wspomniałem wcześniej, moim siwym włosie to już się jeszcze się pamięta. Jak się kabarety inspirowały ówczesną władzą. Spójrzcie, jak się koło historii pięknie przetoczyło i cieszę się bardzo, że wasz kabaret również może już teraz inspirować. Dzięki. Historia kołem się toczy. W zasadzie nie ma węgla, nie ma octu, już tylko kartki zostały do wprowadzenia. Także... Śmiało, kolejne pytanie. Cześć, Rafał Tychy. Pytanie pierwsze, jak tworzycie wasze spektakle, czy się męczycie przy tym, czy po prostu to jest tylko i wyłącznie zabawa i żyjecie tym, to jest wasze życie, poniekąd to wasza twórczość. A drugie to takie proste, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, więc jakbyście mogli wymienić swoje najbardziej ulubione zespoły muzyczne. Okay. Może od pierwszego zacznijmy, bo to już po części powiedzieliśmy, jak tworzą się nasze rzeczy. I tylko dodam, że jest to naprawdę ciężka i monotonna praca, żmudna. To nie jest takie proste, że wychodzisz. Często słyszymy takie głosy, a kolega taki śmieszny nadawałby się do kabaretu. A później okazuje się, że w tym kabarecie nie jest tak łatwo być śmiesznym i trzeba naprawdę się wysilić i tutaj dużo, dużo pogłówkować, żeby to trafiło na scenę i było śmieszne. No powiem historię, bo... To, co Romek powiedział, to prawda, tak? Że ludzie myślą, że to tak wyjdziesz i tak pstrykniesz i tak będzie śmiesznie, to nie. Kiedyś znajomy do mnie podszedł, ja nie mam jakiegoś super samochodu, mam dużego busa, bo mam dużą rodzinę, więc musiałem zaopatrzyć się w takiego busa.
I on podchodzi, to nie jest jakieś super mega auto, tak? I podchodzi do mnie, to twoje? Ja mówię, no moje. No i to wszystko z pierdolenia głupot? Rozumiecie? Także... Ach, nowa Dacia Logan, powiem ci. W każdym razie, jeżeli chodzi o te skecze, bo czasami... Mieliśmy taki jeden moment, że zrobiliśmy skecz sobie na próbie, poryczyliśmy się ze śmiechu. Wyszliśmy na premierę, nikt nie zareagował. Ten skecz jest w szufladzie cały czas. Także, no tutaj mówię, no nie mamy patentu na to, jak to robić. Różnie to bywa. Zawsze to jest proces. A muzycznie jesteśmy mocno eklektyczni i podzieleni, ale tak po jednym zespole, Radek, jesteśmy w stanie wymienić? Jesteśmy podzieleni, tak, dokładnie. Jesteśmy muzycznie, tak. Romek kiedyś zauważył, bo Romek, słuchajcie, ma mnóstwo płyt i jego półka z płytami jest czarna. Okładki, grzbiety są czarne, a u mnie jest kolorowo, nie? Więc to już też o czymś mówi. A u mnie w folii. A Michał ma jeszcze w folii jedną płytę Stana Borysa. Ale za to jest 7-8. Jaskółka, czarny sztylet. No jeszcze nie otworzył. To pochwal się, Radek. A kiedyś zdobyłem, bo to jest nasz taki wewnętrzny żart, że Michał właśnie ma wszystkie płyty Stana Borysa w folii. Bo szanuję. Kiedyś spotkałem Stana Borysa i poprosiłem, żeby się podpisał na folii. Nie zrozumiał. A ja mówię, ale musisz mi się podpisać na folii, bo to jest dla mojego kolegi. No ale przecież on tego nie otworzy, to nie o to chodzi. Michał ma autograf. Jeżeli chodzi o sympatie muzyczne, to mój zespół taki, który, od którego zacząłem w ogóle słuchanie, to jest The Clash. Wspaniały zespół. The Clash, a później były różne. Ja też eklektycznie przeszedłem przez Beastie Boys, mnie fascynowało. Dużo, dużo, dużo innych rzeczy. Teraz też sięgam i po jazz, po funky, reggae. Dużo, dużo, dużo pozytywnej wibracji, także lubimy muzykę, lubimy. Ja myślę, że najważniejsze dla nas to są chyba te zespoły, na których się wychowaliśmy i to jest ten początek, bo słuchamy bardzo różnej muzyki i teraz ta muzyka, zwłaszcza polska, też się mocno rozwinęła i wiele zespołów dla nas ma duże znaczenie. Ja się wychowałem i bardzo mocno mnie ukierunkował zespół Depeche Mode i jestem wielkim fanem, także... Stąd te czarne płyty. A u mnie pieśni religijne. Dzięki wielkie. Volume 1. Wielkie dzięki. Na koniec, czy podejdziecie już na chwilę, żeby tam fotkę z wami zrobić? Autografy czy będą? No, albo fotka. No dobra. Dobra, ale tak nie wszyscy. Nie wszyscy. Wybierzcie jedną osobę, niech przyjdzie. Następne pytanie. No to ja mam pytanie takie trochę autorefleksyjne do was. Bo mówiliście dużo o takiej chęci łączenia, ale no sam sketch, o którym jest głośno, jest no tak wbija kij w mrowisko trochę. I na ile czujecie się, że to może zaagniać bardziej konflikt niż łączyć? Czy to jest coś, co macie z tyłu głowy, czy raczej skoro domeną humoru jest właśnie wbić ten kij w mrowisko, to już to z całej siły nie przejmując się? Znaczy ten sketch to jest wycinek naszego programu, więc nasz program w całym swoim przekazie mówi o tym, żebyśmy się połączyli, żebyśmy się zjednoczyli, zwłaszcza piosenki, które gdzieś tam też są namawiające do tego. Oczywiście może być tak, że to zaogni konflikt, ale dlatego też tłumaczymy to. Tłumaczeniem jest, żebyśmy po prostu... Pokazanie problemu. Pokazaliśmy ten problem, że jesteśmy podzieleni. Co my dalej z tym zrobimy, to zależy od każdego z nas. Zresztą dziadek puentuje to wszystko, więc tam jest taka puenta, katarzys, który ma zmusić do myślenia. Dzięki. To jeszcze tak na odchodne tylko spytam. Widzieliście Andrzeja? Bo go 2 dni już szukam i nie ma chłopaka. Gdzie jest Andrzej? Andrzej! Cześć, cześć, tu Paweł z Sopotu. Mi się nasunęły takie 2 pytania, bo tak jak wychodzi na to, że ten wasz sketch, który zyskał na popularności, czy zdążyliście już dostać taki jakiś feedback albo jakieś komentarze od kolegów po fachu, że tak powiem, jakichś innych kabareciarzy, no bo wychodzi na to, że wy tak wypłynęliście, że tak powiem, tym sketchem. Czy to znaczy, że te inne kabarety tak się boją dotykać tego tematu? Czy to jest taka jakaś niepisana zasada? A drugie pytanie, czy jak jecie płatki z mlekiem, to najpierw mleko, potem płatki, czy najpierw płatki, potem mleko? To może to ostatnie pytanie. Jestem przeciwnikiem mleka w ogóle, także tak. Laktoza, zło. To... Same płatki. Dlatego bez płatków je. Tak.
Oczywiście dostajemy SMS-y od naszych kolegów. Na przykład dzisiaj dostałem od Piotrka Gąsowskiego SMS-a. Radek, to co zrobiliście, to było ważne, głośne i dało mi nadzieję, że można nie milczeć. Czekałem na odważny głos jakiegoś kabaretu i się doczekałem. Najserdeczniejsze gratulacje dla ciebie i całej Neonówki. No to są... Dużo, dużo kolegów właśnie dzwoniło z gratulacjami, że kurczę, super, że żeśmy to powiedzieli, a to, że ktoś inny tego nie powiedział, nie wiem, jaka jest motywacja. Niektórzy po prostu faktycznie robią scenki obyczajowe, nie bawią się w politykę, bo nie chcą. To jest wybór każdego artysty, jak chce, żeby jego twórczość wyglądała. Siemano, cześć, Oskar ze Stargardu. Cześć, Andrzej. Cześć, cześć, jestem tutaj. Chłopaki, mam do was dwa szybkie pytania, jako że jesteście profesjonalistami, to chciałem zapytać, jak u was wygląda wyczucie smaku? Jak to robicie, że macie, bo na pewno macie gdzieś ten limit tematów, które nie przekraczacie. No jak to u was wygląda? To jest pierwsza rzecz, a druga, żyjemy w czasach, wiecie, technologii, popularności, jak ktoś jest popularny, to często są reklamy i tak dalej. Czy w kabaretach zdarza się coś takiego, że macie na przykład jakąś współpracę albo tematykę, którą musicie poruszyć dla pieniędzy, zawrzeć ją w sketchu w jakikolwiek sposób? Dzięki. Nie, no, mówiliśmy od samego początku, że jesteśmy niezależni i staramy się po prostu być sobie sterem, okrętem, żeglarzem. Jedyne, na co zgodziliśmy się, jeżeli chodzi o kwestie takie reklamowe, to, że rzeczywiście w tym sketchu pada hasło, że batony Grześki nie będą Grześki, tylko Jarki. I rzeczywiście pojawiły się batony Jarki i to był taki dla nas odpał, że po prostu mogliśmy zrobić to razem z firmą, która produkuje, więc Jarki są w sklepach dostępne. Wiem, że to jest reklama, ale korzystamy z tego teraz, także każdy może sobie nabyć, ale to też... Możecie tak... sobie pójść do sklepu i z czystym sumieniem opierdolić Jarka. Chodzi o baton. Chodzi o baton. O baton, taki stary wafel, taki z czekoladą. No ale tutaj sama ta firma się do nas zgłosiła, wyłapała ten moment w sketchu i chcieli, to znaczy nasz pomysł gdzieś tam w sketchu, a oni, no i to zrobiliśmy. A jeżeli chodzi o dobry smak, no to staramy się pilnować, tak, żeby też nie już naprawdę nie namieszać, bo faktycznie nas posadzą. A to dalej coś będzie? Już myślicie? No, druga część? Oczywiście, coś? Że będzie. Nie, teraz myślimy, że, no nie wiem, jakieś gdzieś dostaniemy się do Tańca z Gwiazdami, później jakieś, będziemy jurorami w jakimś programie, albo będziemy jurorami, którzy oceniają jurorów. O, to bym chciał zrobić. Takie mam marzenie. A czy jako prawdziwi satyrycy, jak Krasicki, to powinna być, to była, umówmy się, że to była Monachomachia, a później Krasicki napisał jeszcze antymonachomachię, który jeszcze bardziej dopierdzielił tematowi, który poruszał. Także może będzie jakaś antymonachomachia jeszcze. Dużo trudnych słów powiedziałeś i zmroziłeś publiczność, bez sensu. Nie wstyd ci? To jest niezłą imbę, żeś teraz. Wygooglają sobie, spokojnie. Okej, mamy pytanie. Siema. Siema. Igor z Złotoryi. Najpierw chciałbym pozdrowić wujka Żurka od moich rodziców, Pawła i Moniki. Czy ktoś jest jeszcze nie z rodziny? Są rodziny. Cała wasza rodzina tu jest. Przywieźliśmy swoją publiczność, wczoraj też mieliśmy swoją, także czerpiemy od najlepszych. Znaczy tylko połowę, bo ta druga połowa cześć. Nie chciała przyjechać. Jak Jarosław. Cześć, Igor. I mam jeszcze dwa szybkie pytanka. Pierwsze coś do wszystkich. Ile zdążyliście wypić alkoholu od przyjazdu tutaj? To pierwsze. I drugie, no, tak jak mówiłeś, życie pisze najlepsze scenariusze, ale czy macie osobę, która was inspiruje? Niekoniecznie jakieś tam wydarzenia ogólnie tam w kraju, tylko czy jest ktoś, kto daje wam jakby inspirację do kolejnych skeczy? Partner mojej mamy. Ciężko tutaj tak jakoś wskazać jedną osobę. Jesteśmy kabaretem, czy tak naprawdę jesteśmy obserwatorami życia i
to wy, ludzie, dajecie nam największą inspirację. To my patrzymy na was i później przenosimy to w śmieszny sposób na scenę. Więc ktoś tak kiedyś powiedział, że kabaret jest sztuką obserwacji otoczenia. I to się dzieje, ale to nie jest, słuchajcie, takie świadome, że o, ja teraz zapamiętałem, tą panią muszę obserwować, chodzę za nią jak idiota i ten... Nie, gdzieś zdarzają się sytuacje, nie wiem, w sklepie, na poczcie, gdziekolwiek i później to samo, nawet nie wiem jak ten proces przebiega, ale on sam się uruchamia na scenie i później się łapie na tym, że to jest ta osoba, to jest ten tekst zasłyszany gdzieś i tak dalej, więc to naturalnie idzie z palucha. A ludzie się boją tego, bo ja mieszkam w Lutyni, to jest taka wioska pod Wrocławiem, no i taka pani Kasia zamiata sobie tam przed domem ulicę i mówi do niej grzecznie, dzień dobry, ona do mnie, nie patrz nawet na mnie, bo zaraz to będzie w telewizji. Właśnie była. Tak powstają nasze skecze. Alkoholu się chyba nie wypowiemy, ale nie wiem, czy ktoś z nas dotrwał do pogody. Znasz wujka, to wiesz, że w życiu się z nim nie napiłeś, bo nie zdążyłeś. Dzięki. Uważaj na siebie tutaj. Podejdź tutaj, wujek da pieniądze. Chodźcie wszyscy, pewnie. Mam całe 2,50. Poczekajcie jeszcze chwilę. Cześć, Radek. No to teraz twoja rodzina. Z Lidzbarka jesteś? Szczecin. Szczecin. No to prawie. O. Ale podziwiam za fryzurę, naprawdę mi się podoba. O, na łyso i broda, przepięknie wyglądasz. O kurwa. No. To jest ten czas. To jest ten czas. My na scenie kiedyś mówiliśmy o Radka fryzurze, no bo w pewnym momencie Radek obciął włosy i stwierdziliśmy, że to, no, zawsze jest taka sytuacja, że ktoś pierwszy do domu przyniesie wszy. Czas na was. Fryzura nie jest jakimś przemyślanym elementem mojego wyglądu, wiesz? Po prostu zaczęło się przerzedzać, no i przestałem się oszukiwać, że kwiaty we włosach potargał wiatr, no. A Radek, jego idolem był, zawsze jest Zbigniew Wodecki i on się po prostu na nim stylizuje. Ale teraz wracając do pytania, którego jeszcze nie zadałem. No to nie masz do czego wracać. Dokładnie. Ale wracam do niego. Dawaj. Bo w prawym dolnym rogu, jak ja patrzę na siebie, to jest taka fajna pani, która pokazuje w języku migowym. Gdzie ona siedzi? Tam. Schowała. No my tego nie widzimy, także... Jejku. Ciężka robota jest. A jak pani by pokazała, wszyscy kochają panią. Słuchajcie, bo my tak do końca, do brzegu lecimy, więc z tym pytaniem to szybko, ile tam mamy jeszcze osób? Dobra, to jest w internecie. Bo tak. Wracając do pytania. Czy nałazisz, stary? Czyli będzie. Tak, bo przed tą panią, jak ja tu stałem w kolejce, była jeszcze jedna pani. I dla niej chciałbym też brawa. Właśnie wyszła. Wyszła pani? Tak. Są dwie? Dokładnie. Nie widzę. To jest ta pani? Z butelka? Czad. No i teraz wracając do pytania. Okej. Okay. Okej. Okay. Mów. Czy to może jest smutne takie pytanie, albo czy kiedy byście zrobili taki sketch właśnie z pytaniem z językiem migowym? Trzeba go najpierw znać, to jest strasznie trudny język.
Ale to nie jest... Ale trzeba go tak zrobić, żeby był śmieszny i nie obrażał. To jest trudne. Ale to jest bardzo dobre pytanie i my też czasami mieliśmy takie zarzuty, że na przykład śmiejemy się z ludzi niepełnosprawnych w jakichś tam skeczach, ale mieliśmy też takie sytuacje, że osoby niepełnosprawne podchodziły do nas i mówią: świetnie, że się z nas śmiejecie, bo dzięki temu my też czujemy się ludźmi normalnymi, takimi jak wszyscy w tym kraju, więc... I częścią społeczeństwa. I uwierzcie, że ludzie niepełnosprawni nie potrzebują takiej litości, oni się potrafią z siebie śmiać i są zarąbiści. Opowiem wam jedną historię. Nasz sympatyczny kolega Mariusz Kałamaga działa z takimi dziećmi, którzy są po porażeniach mózgowych i mówi, słuchajcie, oni są tak inteligentni, tak czują w ogóle, tak lubią żarty, tak to łapią i miał taką sytuację, że z tymi niepełnosprawnymi szli po Szerokiej w Gdańsku. No i to taka grupa tych niepełnosprawnych i opiekunów, on z nimi i zderzyli się z pielgrzymką, tak? Grupa pielgrzymkowa szła, no i podszedł do tego chłopaka, którego on się nim zajmował, podszedł ksiądz i mówi, głaszcze go po głowie, mówi: synu, Bóg cię kocha. A ten niepełnosprawny do księdza powiedział coś takiego i to jest autentyk. To ciekawe, co by było, jakby mnie nie lubił. Także... Ale to już było. Ja to już słyszałem. No bo tak, bo to jest no to, jego historia. A skąd ja mam wiedzieć, że ty to słyszałeś? No bo to autentyczna historia. Tak, no tak. Tak. Dobra, przepraszam, nie wracajmy już, dajmy jeszcze ostatnie pytanie, bo będziemy kończyć. Dziękujemy. Dzięki. Bardzo. Czy ja chciałbym zadać jeszcze raz pytanie? Jeszcze do tego wrócimy. Cześć, jestem Rafał z Poznania. Cześć. Mam szybkie dwa pytania. Jakie jest wasze takie najciekawsze i najprzyjemniejsze wydarzenie podczas występów? A drugie pytanie, czy na przykład oglądając wiadomości, macie czasami w głowie własne już skecze pod to napisane? Na przykład jak ten wysoki w okularami od tego niskiego opowiadał o cenie chleba. Ja bardzo lubię wiadomości, ja sobie zawsze je puszczam, gdy jestem zdenerwowany, zestresowany. Ja się przy nich chilluję, tam jest tak dobrze. Wszędzie, tam cały czas słońce świeci. Naprawdę polecam, jak ktoś ma jakąś handrę, niech sobie obejrzy. To naprawdę uspokaja. Ale wiesz, to prawda jest taka, że czegoś takiego byśmy, Romek, by nie napisał, to co oni o tym chlebie. Naprawdę, to jest wyższa szkoła kabaretowa. Bareja by tego też nie wymyślił, także to są sytuacje takie, że nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. W internecie był już wasz filmik przerobiony, jak tam opowiadał o tej cenie chleba i na samym końcu właśnie fragment z sketchu Teleexpress. Ile można słuchać tego? Tak, no, tak, to są tak. Rzeczy, które robią już internauci, nie mamy na to wpływu, chociaż też dostajemy maile, że dlaczego coś takiego zrobiliśmy, nie? Więc to też już jest brak zrozumienia tego, że to nie my robimy, tylko to ludzie robią, wykorzystują. A jeżeli chodzi o momenty na scenie? Wczoraj zastanawiałem się, czy ruszymy dalej, jak żeście zaczęli krzyczeć to, co się tu krzyczy. Czy ruszymy dalej ze skeczem, ale... Ale mi to się bardzo podoba, że wy wszyscy krzyczycie: nie bać PiS. Nie wolno się bać. Nie idźmy w to, nie idźmy w to. To nie mamy takich intencji, to jest zupełnie... Chodzi tutaj o momenty, które są na scenie i które się wydarzają. Zawsze te reakcje publiczności są dla nas najistotniejsze i to, że czujecie, że wam się podobało, to jest najfajniejszy moment. Takie momenty, na przykład, słuchajcie, o jednym momencie muszę powiedzieć, bo się wzruszyłem. Sytuacja była taka, że właśnie mama chorego, nieuleczalnie chłopca poprosiła nas o to, czy może być na naszym występie, chłopak z hospicjum. To było w Elblągu, dokładnie pamiętam. On przyjechał no, prawie że leżący, pod aparaturą, chciał strasznie nas zobaczyć, miał 18 lat. Przywitaliśmy się z nim, później porozmawialiśmy i słuchajcie, najsmutniejszego maila, jakiego dostaliśmy, ale zarazem pięknego.
Tydzień później mama napisała, że bardzo nam dziękuję, że mógł z nami się spotkać, bo nie pamiętam, Tomek właśnie wczoraj odszedł i bardzo nam dziękuję, że mógł się z nami spotkać. To są takie momenty, słuchajcie, które no łapią za serce i no i warto dla takich chwil robić rzeczy takie, jak robimy. Przychodzi do nas facet i mówi, byłem tu z grupą terapeutyczną ludzi uzależnionych od alkoholu, od narkotyków, od seksu, od komputera. Mówi, 2 godziny czasu to jest, chłopie, 3 miesiące mojej terapii. I to są super komplementy. No. Tak. Słuchajcie, musimy kończyć. To mamy 2 pytania, szybko, tam dziewczyny i już uciekamy. Cześć chłopaki, serdecznie wam dziękuję za wasze słowa, które ja bardzo dobrze rozumiem, do mnie trafiają, bo ja ciężko pracuję i to, co zarobię, większości mi zabierają, jak większości. I od jakiegoś czasu, powiem wam, płakałam, bo mówiłam, dzieci się moje małe wyuczą i wyjadą gdzieś w świat, bo nie chcą tu żyć. A potem zaczęłam płakać i mówię, dzieci, uczcie się i wyjeżdżajcie z tego kraju. A teraz mam problem i mam pytanie właśnie do was. Powiedzcie, jak zatrzymać to takie średnie pokolenie takich młodziaków, którzy siedzą w telefonach, widzą piękny świat za granicą i nie chcą żyć w takim kraju, gdzie my się wszyscy kłócimy, walczymy o to, żeby Polski nie było właściwie, bo my sami sobie zgotowaliśmy ten los. Jak ich przekonać, że na Woodstocku może być dobrze, a za chwilę wracamy do domu, pójdą do szkoły i jest znowu niedobrze. Więcej takich festiwali. Dzięki wam za wasze słowa i dzięki, że jesteście. Pomóżcie nam trochę. Myślę, że tutaj my powinniśmy się wszyscy zmienić. Jeżeli ci młodzi ludzie, patrząc na nas, chcą wyjechać, to znaczy, że my powinniśmy się wszyscy zmienić i wtedy oni na pewno będą chcieli zostać, a jeżeli wyjadą, to pewnie wrócą. Poza tym chcielibyśmy namówić młodych ludzi, żeby nie byli obojętni na to, co się dzieje. Mamy świadomość, że jest wam dobrze, że macie wszystko, że macie trochę lepiej niż my mieliśmy jako młodzież, która się wychowywała jeszcze w komunie. I mieliśmy o co walczyć, także poszukajcie sobie rzeczy, nie wiem, niech wam o coś chodzi w życiu. Nie wiem, jak byłem 14-latkiem, wkurzało mnie to, że gdzieś tam w Amazonii są lasy wycinane, że kuźwa bojkotowałem McDonaldy, czy rzucałem farbą w cyrki, bo nie podobało mi się, że są tam męczone zwierzęta. Niech wam o coś chodzi w życiu, szukajcie takich rzeczy. Znajdźcie cel. Ostatnie pytanie, tak? Tam... Tak. Nie, pani już jest koniec wyścigu, tak? Jest jeszcze głos z sali, ostatni. Dzień dobry. Jestem Bartek z Żardowa i ja chciałbym się w sumie podchaczyć do tamtego pytania. Czy uważacie, że czy jesteście w stanie przyciągnąć młodzież do kabaretów? Bo kabarety nie są popularne wśród mojego pokolenia i czy uważacie, że to w ogóle będzie jeszcze na topie, czy kabarety właśnie wyginą? I nie wiem, rolę przejmie stand-up na przykład, czy coś takiego. Zmiany pokoleniowej na pewno nie zatrzymamy, ale chcielibyśmy, żeby młodzi ludzie zobaczyli, że jest takie zjawisko jak kabaret, że może są to starsi ludzie, ale mają coś do powiedzenia, że jest w tym jakaś wartość. I staramy się, ale czy to się uda? To jest chyba naturalna droga, tak? No my nie chcielibyśmy, żeby nasi widzowie umierali razem z nami, ale też sporo młodych ludzi przychodzi na nasze występy, a stand-up jest pewnego rodzaju odnogą, tak? Tworzenia humoru i satyry, więc dlaczego nie? Ja uważam, że bo to pojawiło się tak, stand-uperzy strasznie tak próbują nas tam gdzieś, kabaret jest passé, okej, no my robimy to, co robimy i od lat, ponad 20, teraz jest stand-up, super, niech to robią, niech rozśmieszają ludzi. Kwestia gustu, jeżeli tobie się podoba to, co my robimy, to też przyjdziesz na nasz występ, jeżeli nie, wolny wybór, możesz iść na stand-upera, możesz iść, kurczę, nie wiem, na biedę. Pełen luz. My póki będziecie nam dawać wiarę, że to, co robimy, jest okej, to będziemy to robić, no. Bez was nie byłoby Neonówki i to wy jesteście tak naprawdę najważniejszą rzeczą, składnikiem.
tego, co robimy. Wielkie brawa, Neonówka! Dziękujemy bardzo. Pierwszy raz. Słuchajcie, dajmy im wielkie 100 lat. Jak będą grali do 100 lat, to na pewno wiele rzeczy mogą zmienić. I 3, 2, 1 i... 100! Głośniej! Jeszcze głośniej! Niech żyją, żyją nam! Niech żyją nam! Najpiękniejsza publiczność na świecie! Wielkie brawa dla was! Dzięki Woodstock! Dzięki Polakom! Wielkie brawa, dziękujemy. Słuchajcie, 20 minut przerwy i widzimy się tutaj z następnym gościem. Dziękujemy. Jeszcze do zdjęcia. Jeszcze do zdjęcia. Słuchajcie, jeszcze stańcie do zdjęcia. Chodźcie, chodźcie jeszcze do zdjęcia. Z wyskokiem będzie. Słuchajcie, ja będę liczył na 3. Raz, dwa i 3 w górę. Okej, okay, macie to? Na 3. Niektórzy widzę w oczach nie mają tego, no. Raz, dwa, 3. Jeszcze raz, bo Lucyna nie zdążyła, spokojnie. Lucyna, jeszcze raz. Raz, dwa, 3. Poszło? Dzięki, wielkie brawa dla was. Zapraszamy za 20 minut. Dzięki.